Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie. Prosimy o zajęcie miejsc dla uczestników stacjonarnych. Jeszcze do nas dołączają oczywiście uczestnicy online'owi, więc opowiem troszeczkę o obsłudze naszego systemu. Na samej górze macie Państwo biały pasek, tam znajduje się tryb pełnoekranowy. Można sobie odpalić ten tryb pełnoekranowy, ja zaraz też to uczynię, tak żeby nasi goście stacjonarni, którzy jeszcze też do nas dołączają, mieli lepszą widoczność, jeśli chodzi o pokaz slajdów. Dzisiaj będziemy przeprowadzać konkurs. Poprosiłbym o informację na czacie, czy dobrze w ogóle mnie słychać i widać. Na sali trochę głośniej, już zaraz to zrobimy. A teraz trochę lepiej? Halo, halo? Troszeczkę lepiej, tak? Jeszcze do nas osoby dołączają. Dobrze, w każdym razie, dzisiaj czat już wiecie Państwo, gdzie się znajduje. Dzisiaj będziemy przeprowadzać konkurs. Pojawią się 4 pytania zamknięte jednokrotnego wyboru. Pytania wyświetlimy na ekranach Państwa komputerów, także dla osób, które są z nami online, proszę nie udzielać odpowiedzi na czacie, wskazywać na ekranach swojego komputera, a Państwo, którzy są z nami stacjonarnie, otrzymali karty odpowiedzi, więc tam będziemy zaznaczać swoje odpowiedzi. Już Państwu pokazuję, co jest dzisiejszą nagrodą. Dzisiaj do wygrania mamy 3 vouchery do katalogu marzeń, vouchery na przeżycia o wartości, każdy z nich o wartości 200 zł. Zatem wygrywa osoba, która jako pierwsza odpowiedziała, dwie osoby, które jako pierwsze odpowiedziały na wszystkie zadane 4 pytania w dniu dzisiejszym. Mówię tutaj o osobach oczywiście online, a wśród naszych uczestników stacjonarnych zrobimy losowanie. Dobrze, to jest dzisiejszą nagrodą. Jeśli chodzi o pierwszego prelegenta, to już z nami jest Marta Rosę z firmy TeamViewer. Dzień dobry Państwu. Dobrze, mam nadzieję, że Martę też dobrze słychać. Ja bardzo dobrze usłyszałem. Goście stacjonarni mówią, że słabo, chociaż nieprawda. Dobrze, także rozpoczynamy dzisiejszą konferencję od wystąpienia Marty Rosy z firmy TeamViewer. Tematem prelekcji jest TeamViewer, nie tylko Remote Access. Już od Marta odpalam Twoją prezentację i ja na tą chwilę wyłączam swoją kamerkę i mikrofon. Oczywiście wskaż mi, w którym momencie mam wyświetlić filmik, o którym rozmawialiśmy. Dobra. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że nie jestem z Wami w Warszawie. Pozdrawiam serdecznie z Istambułu, ponieważ odpowiadam za partnerów w 15 krajach Europy Wschodniej, Środkowej plus Turcja, Grecja i Izrael. Także mam nadzieję, że moja prezentacja zdalna będzie wystarczająco inspirująca. Tematem tego spotkania jest dokładnie TeamViewer, nie tylko Remote Access. Oczywiście wyobrażam sobie, że wszyscy Państwo znają markę TeamViewer i wszyscy znają ją właśnie jako Remote Access. Właśnie dlatego celem moim jest pokazać dzisiaj, że nasze portfolio jest znacznie, znacznie szersze. Mam nadzieję wzbudzić entuzjazm i chęć współpracy z nami. Ja osobiście wierzę, że jest to naprawdę bardzo ciekawe portfolio i bardzo przyszłościowe. Zacznę od krótkich informacji o firmie i pokażę Państwu bardzo wysokopoziomowo te najciekawsze rozwiązania klasy Enterprise, które mamy aktualnie w naszej ofercie. Firma TeamViewer powstała w 2005 roku. Nasza centrala znajduje się w Niemczech, w mieście Göppingen, niedaleko Stuttgartu. Bardzo ciekawa okolica, bardzo przyjemna. Od 2005 roku rzeczywiście oferujemy rozwiązanie do zdalnego dostępu, natomiast od 2018 rozpoczęliśmy rozwijać je w kierunku zdecydowanie bardziej enterprise. W 2020 roku zakupiliśmy technologię klasy Augmented Reality, opowiem o tym za chwilę troszkę więcej. W ubiegłym roku zakupiliśmy również technologię, która dotyczy Customer Experience, czyli zupełnie nowe, zupełnie nowatorskie rozwiązania. Natomiast to wszystko jest zdecydowanie w powiązaniu z naszą platformą do zdalnego dostępu. Ciekawostką również, zresztą ja dziś nie bez powodu założyłam taki t-shirt, ponieważ od ubiegłego roku Manchester United jest naszym klientem, ale również sponsorujemy ten zespół. Sponsorujemy również Formułę 1, team Mercedesa. O tym też za chwileczkę powiem więcej, bo to wierzę, że to istotne zarówno dla naszych partnerów, jak i klientów. Tak, zdecydowanie świat bardzo się zmienił, zwłaszcza od wiosny 2020. Bardzo dużo firm w tej chwili oczywiście wciąż pracuje zdalnie, ale też
jest ten trend dotyczący komunikacji z przeróżnymi maszynami również. IoT jest także w naszej ofercie. To również wpisuje się oczywiście w misję główną firmy, czyli zdalnego dostępu do wszystkiego, wszystkich, wszędzie i zawsze. Nasze portfolio składa się z trzech grup produktów. Ten podział znajdziecie Państwo również na stronie. Mamy grupę niebieską, która dotyczy rozwiązań, powiedzmy, podstawowych, tych dobrze już znanych. To jest TeamViewer Core, czyli Remote Access, to jest Remote Management i Assist AR, który jest takim naszym wstępem do Augmented Reality. Grupa szara to rozwiązania dla dużych firm, dla enterprise. Jest to TeamViewer Tensor, czyli tak naprawdę rozwinięcie naszego rozwiązania core'owego, jak również TeamViewer Engage, czyli wspomniana już przeze mnie platforma do Customer Engagement. I grupa czerwona to jest Industry 4.0, to jest przede wszystkim Frontline, czyli nasza platforma do Augmented Reality oraz IoT. Oczywiście rozwiązania klasy Enterprise bardzo często wymagają integracji z różnymi innymi technologiami. Mamy już mnóstwo doświadczeń z integracjami z różnymi systemami ticketowymi, z systemami CRM, z narzędziami Microsoft czy SAP również. Tak, wspomniałam Manchester United, wspomniałam Formułę 1. To, co może być dla Państwa ciekawe i pewnie motywujące do tego, żeby z nami podziałać. Organizujemy bardzo dużo różnych eventów wokół tych wydarzeń. Zapraszamy naszych gości na mecze Manchester United, zapraszamy naszych gości na wyścigi Formuły 1. To jest zdjęcie sprzed 2 tygodni właśnie z Manchesteru, gdzie graliśmy w piłkę. Tak, ja również grałam, jestem gdzieś tam w środku w tej samej koszulce. Tak, wierzę, że znakomita technologia to jedno, ale naprawdę lubimy współpracować z partnerami i też mieć trochę rozrywki przy okazji tego. Także takie wydarzenia jak najbardziej są możliwe również dla Państwa, udział w takich wydarzeniach. Dobrze, przejdźmy do portfolio. TeamViewer Tensor jest to platforma do zdalnych połączeń, natomiast różni się zdecydowanie od tych najprostszych, dobrze znanych narzędzi wieloma funkcjonalnościami, zwłaszcza dotyczącymi bezpieczeństwa. Jest to conditional access, jest to single sign-on, mass deployment, jest to również możliwość mobile SDK, czyli integracji dla firm, które tworzą aplikacje mobilne. Jest tu mnóstwo funkcjonalności wspierających zarówno bezpieczeństwo, jak też produktywność. Zdecydowanie tak. Co jeszcze mogę dodać? Bardzo często partnerzy pytają o to, partnerzy czy klienci, czym tak naprawdę te rozwiązania się różnią, dlaczego warto pomyśleć o platformie Tensor zamiast tych najprostszych rozwiązań. Zdecydowanie jest to rozwiązanie dla dużych klientów, takich, dla których produktywność jest ważna, ale dla których bezpieczeństwo jest zdecydowanie bardzo ważne. Przejdźmy do Remote Management. Jest to rozwiązanie zintegrowane z Tensorem, natomiast jest też rozwiązaniem zupełnie niezależnym, dostępnym bez Tensora. Mamy tutaj 5 modułów: monitoring, asset management z patchowaniem, co istotne, nasza baza używana do patchowania jest tą samą bazą, z której korzysta Ivanti, więc jest to jedna z najlepszych na świecie, wierzę. Mamy tutaj również web monitoring, endpoint protection bazujący na Malwarebytes, prawdopodobnie również dobrze Państwu znana technologia. Mamy również backup. Co ciekawe, na naszej roadmapie na najbliższe miesiące znajduje się również proste rozwiązanie MDM, czyli do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Nasze rozwiązania, ponieważ są oferowane już od wielu lat, oczywiście mamy mnóstwo klientów referencyjnych. Proszę pozwolić mi tutaj akurat użyć dobrze znanej firmy globalnej Sharp. Wspieramy ponad 2,5 tysiąca pracowników zdalnych dla tego klienta. Mam nadzieję, że skala robi wrażenie. Dobrze, czyli to były dwa rozwiązania z grupy, powiedzmy,
bezpieczeństwa, szeroko pojętego bezpieczeństwa IT. Przejdźmy teraz do platformy Engage, która jest technologią zdecydowanie dla biznesu. Poproszę o pierwszy film. Platforma TeamViewer Engage, widzieli Państwo widok z dwóch perspektyw. Był to czat, jak również dokument, na którym dwie strony mogły pracować, a na koniec nawet go podpisać. Platforma TeamViewer Engage dla wszelkich klientów, którzy prowadzą sprzedaż online, którzy prowadzą usługi wsparcia klientów online, ponieważ była to technologia austriacka. A widzicie Państwo tutaj głównie klientów referencyjnych z Austrii. Są to banki, są to firmy ubezpieczeniowe, ale też BMW, więc automotive jak najbardziej jest tutaj dobrym kierunkiem. Mamy na tej platformie kilka różnych funkcjonalności, kilka możliwości, kilka form kontaktu z klientem. Od czatów, live czatów, po wideo połączenia, po szerowanie obrazu po to, żeby pracować na jakichś plikach wspólnie, aż po podpis elektroniczny na końcu. Czyli wyobraźcie Państwo sobie na przykład sytuację, kiedy kontaktujecie się z bankiem poprzez czat. Poprosicie o przygotowanie oferty w modelu, że tak powiem, starym, w modelu bardziej tradycyjnym. Ktoś na czacie odpisze OK, przyjmuje informacje, ktoś do Państwa odzwoni z ofertą. Na naszej platformie jest możliwe bardzo łatwo przełączanie się z czatu właśnie na połączenie wideo czy pracę na tym samym dokumencie. Jesteśmy w stanie w ciągu pierwszego kontaktu doprowadzić do sprzedaży, do zamknięcia sprzedaży, czy rozwiązać problem klienta, jeżeli jest to kontakt z prośbą o wsparcie. Czyli platforma wspierająca efektywność procesu sprzedaży czy obsługi klienta. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Z tego rozwiązania mogą korzystać zarówno firmy, które chcą zintegrować swój czat na stronie, tak, jesteśmy w stanie się z tym zintegrować, integrujemy się często z systemami CRM, tak jak wspomniałam, banki, firmy ubezpieczeniowe, call center, firmy telekomunikacyjne, czyli te firmy, które na dużą skalę prowadzą sprzedaż czy wsparcie klienta online. Dobrze, to była platforma dla biznesu, platforma Customer Engagement. Przejdźmy do Augmented Reality, do rozszerzonej rzeczywistości. TeamViewer Assist AR jest prostym produktem, jest takim naszym wstępem do rozszerzonej rzeczywistości. Poproszę o drugi film. The world we live in has never been more connected. Now, you can use that same connectivity to help anyone, anywhere with any problem, no matter how complex. Subject matter experts can now be at many places at the same time, helping solve many different problems without having to get up from their workstations. TeamViewer Pilot AR-based technology and mobile app enables anyone in the field to get live, visual instructions from an expert sitting in another part of the world to solve complex problems and help critical outages. All you need is internet connectivity and the TeamViewer Pilot app. One simple installation can save your day. Tak, TeamViewer Pilot. Na filmiku widzieli Państwo nasze stare logo, starą nazwę tego rozwiązania. W tej chwili brzmi ona Assist AR. Widzieli Państwo na filmie dwa widoki.
wideo z urządzenia mobilnego i widok z laptopa czy komputera. Założeniem tego rozwiązania jest wsparcie na odległość, czyli mamy eksperta, który pracuje w centrali i mamy osobę kilkaset kilometrów dalej, która jest kompletnie nietechniczna, ale dzięki rozwiązaniu Assist AR jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób wesprzeć tę osobę w rozwiązaniu problemu. Tak jak było to pokazane na filmie, a możemy wskazać, wyłącz wtyczkę, która znajduje się w tym miejscu, przełącz ją do innego gniazdka. Oczywiście na filmie były dość proste przykłady, ale to rozwiązanie sprawdza się również w różnego rodzaju fabrykach z różnymi bardzo poważnymi maszynami. To rozwiązanie daje nam możliwość połączenia wideo z możliwością zaznaczania, dodawania strzałek, tak po to, żeby w prosty sposób pokierować osobę, która znajduje się na miejscu. Mamy tutaj również nagrywanie tych sesji, to przydaje się czasami na przykład na potrzeby szkoleń. Mamy możliwość przesyłania różnego rodzaju plików, na przykład dokumentacja techniczna. Mamy też opcję OCR po to, żeby chociażby znaleźć w prosty sposób dokumentację od danej maszyny, danego urządzenia. Bardzo proste rozwiązanie, które może być również zintegrowane z smart glassami czy skanerami, natomiast jako główna idea jest to proste narzędzie, do którego potrzebne jest wyłącznie urządzenie mobilne i bardzo lekka aplikacja, którą ściągamy w kilkanaście sekund. W ten sposób jesteśmy w stanie znacznie skrócić czas przestoju maszyn dzięki temu, że wesprzemy na odległość rozwiązanie problemu. Zmniejszamy koszty chociażby przez to, że nie ma potrzeby wysyłania eksperta kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów dalej. Bardzo szybko przesyłamy wiedzę ekspercką, no i oczywiście redukujemy ślad węglowy również. To był wstęp do rozszerzonej rzeczywistości. Przejdźmy teraz do platformy Frontline, czyli platformy naprawdę bardzo zaawansowanej. A tak naprawdę ta platforma składa się z trzech technologii, które zakupiliśmy. To jest Upskill, UbiMax i Viscopic. Te trzy technologie zostały zintegrowane pod jednym dachem TeamViewer Frontline. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo z tego sprawę, ale 80% pracowników, jeżeli patrzymy globalnie na całym świecie, to są pracownicy, którzy nie siedzą przy biurku. To są pracownicy, którzy wykonują jakąś manualną pracę. I tak naprawdę platforma Frontline powoduje, że te procesy są znacznie bardziej efektywne. Za chwilkę opowiem więcej szczegółów. Poproszę o trzeci film. Wspieramy efektywność procesów biznesowych zarówno z perspektywy zarządu, jak i z perspektywy pracowników dzięki temu, że automatyzacja tych procesów eliminuje ilość błędów, sprawia, że te procesy dzieją się znacznie szybciej. A z perspektywy pracowników wolne ręce tutaj robią dużą robotę, ponieważ zamiast kartki papieru i długopisu pracownicy mają okulary,
z kamerą i z małym ekranem, który to ekran, na którym to ekranie dostają wskazówki, jak pewne rzeczy wykonać. Z drugiej strony system jest w stanie również weryfikować poprawność tych zadań. Frontline składa się z czterech ważnych modułów. Jest to moduł XPIC dla logistyki, czyli moduł wspierający przygotowywanie procesów, na przykład przygotowywanie zamówień. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, to jest akurat przykład DHL-a, jednego z naszych klientów. Pracownicy DHL-a mają okulary, smart glassy i dzięki tym okularom system wskazuje im dokładnie, jaki produkt włożyć do którego pudełka na wózku. To powoduje, że zamiast właśnie tej manualnej weryfikacji i zamiast używania papieru i długopisu, w bardzo prosty sposób, bardzo szybki sposób te wskazówki są pracownikowi przekazywane, a jednocześnie system weryfikuje poprawność wykonania zadania. Czyli jeżeli produkt zostanie włożony do niewłaściwego pudełka, system natychmiast o tym zaalarmuje. XMake to moduł do produkcji. Wspieramy procesy produkcyjne. Jednym z naszych referencyjnych klientów jest Airbus. Mamy taki przykład z Airbusa, gdzie pracownicy składający skrzynie biegów, ogromny, ogromny, ogromny element. Ci pracownicy w starym modelu przed wdrożeniem Frontline'a musieli oczywiście weryfikować dokumentację techniczną, czyli zaglądamy do komputera, sprawdzamy co robić, wracamy do tego dużego elementu, dokładamy mu pewne klocki, powiedzmy, to trwa bardzo długo i jednocześnie jest obarczone ryzykiem błędów, zwykłego ludzkiego błędu. Dzięki Frontline ten system, ten proces został zautomatyzowany i usprawniony, czyli pracownik wkłada poszczególne komponenty zgodnie z instrukcjami z systemu i ten proces jest ponad 40% szybszy. Oczywiście to są ogromne pieniądze, tak? Więc to ta wartość z perspektywy managementu. Kolejny moduł to X-Inspect, świetny do różnego rodzaju diagnoz, na przykład w sektorze automotive. Jesteśmy w stanie ze wsparciem systemu, z użyciem smart glassów, jesteśmy w stanie takie diagnozy wykonywać znacznie szybciej, bo ludzkie oko na przykład nie zobaczy drobnych nierówności. To również ciekawy use case, powiedzmy, nie po polsku. Czwarty moduł, X-Assist, to moduł dedykowany do zdalnego wsparcia, czyli to taki trochę bardziej zaawansowany Assist AR, który widzieli Państwo na filmiku. Tak naprawdę możliwości zastosowania augmented reality, ich ilość jest przeogromna. Każdy sektor gospodarki jest naprawdę dobry do tego, aby wesprzeć takie procesy biznesowe. Te pięć wymienionych tutaj przykładów to zdecydowanie nie koniec, a tylko wyobraźnia może nas ograniczyć tak naprawdę w tym zastosowaniu, ale rzeczywiście nasi klienci, bardzo wielu naszych klientów jest z sektora logistyki, bardzo wielu naszych klientów używa też rozwiązania do szkoleń. Pomyślcie Państwo również o takim aspekcie wdrażania nowego pracownika. Dzięki używaniu rozszerzonej rzeczywistości ten pracownik będzie prowadzony przez zadania, więc proces przygotowania go do jego pracy jest znacznie krótszy. Wspominałam o produkcji oczywiście z przykładem Airbusa, wszelkiego rodzaju maintenance, wsparcie techniczne, to również bardzo ciekawy obszar do zastosowań augmented reality. I na końcu mamy tutaj factory planning. Tu doskonałym przykładem jest użycie również Frontline w wersji 3D. Widzicie Państwo na tym małym obrazku planowanie fabryki, czyli z użyciem okularów, które dają możliwość wyświetlania hologramów, jesteśmy w stanie rozplanować wygląd fabryki, zobaczyć obiekty 3D w ich realnej rzeczywistości i zdecydować, czy ten projekt rzeczywiście ma sens, czy może należy coś w nim zmienić. Do używania Frontline'a integrujemy się również z odpowiednim sprzętem. To są smart glassy różnego rodzaju, różnych producentów. To mogą być również skanery, ale też urządzenia mobilne.
czyli oprócz software'u, projekty dotyczące wdrażania frontline'a wymagają również dodatkowego sprzętu. Wspomniałam, że nasi klienci, mamy klientów z bardzo szerokiego spektrum rynku, natomiast niezależnie od sektora, nasi klienci są naprawdę zadowoleni z wdrożeń. Jest dużo, dużo rezultatów, jeżeli chodzi o prędkość wykonywania zadań, o jakość, dzięki temu, że eliminujemy ilość błędów. Widzimy transparentność procesu i pracownicy również są zadowoleni z tych zmian. Bardzo często człowiek broni się przed jakąś zmianą. Widzimy na przykładzie ponad 250 klientów, że ci pracownicy fizyczni, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z technologiami na co dzień, naprawdę doceniają te zmiany. Tak, ponad 250 klientów referencyjnych na całym świecie, z bardzo wielu sektorów. Widzimy tutaj firmy międzynarodowe, bardzo dobrze znane, jak Coca-Cola, Airbus, Intel, wspomniałam DHL. Jest tych referencji bardzo dużo i warto oczywiście o nich opowiadać. Podsumujmy. Augmented reality, rozszerzona rzeczywistość, wspiera efektywność procesów biznesowych. Od wizualizacji danych po instrukcje krok po kroku. Wspiera pracowników, instruując ich krok po kroku, co powinni robić. Umożliwia bardzo szybki transfer wiedzy. Upraszcza procesy biznesowe i podnosi ich jakość i efektywność. Również dzięki używaniu dodatkowych narzędzi, dodatkowego sprzętu, jak smart glasses, skanery i tym podobne. Tyle o augmented reality. Ostatnie zdanie na podsumowanie. Firma TeamViewer wyrosła jako ekspert od bezpiecznego połączenia zdalnego, remote access. Natomiast dziś TeamViewer oczywiście wciąż dostarcza narzędzia do bezpiecznej komunikacji. Natomiast bazując na tej platformie dołożyliśmy tu bardzo dużo zupełnie nowych, innowacyjnych rozwiązań, które wspierają wszelkie procesy biznesowe. Nasze rozwiązania cieszą się powodzeniem w bardzo wielu branżach, właściwie wszystkich branżach. Zapraszam Państwa do współpracy. Mam nadzieję, że udało mi się zainspirować, sprawić, że będą chcieli Państwo poznać tę wiedzę znacznie głębiej. Dziś pokazałam to bardzo wysokopoziomowo, ale oczywiście jestem do Państwa dyspozycji, jeżeli któreś z rozwiązań wymaga bardziej dokładnej dyskusji. Dziękuję. Już wyświetlam Państwu pytanie numer jeden. Na samym początku jeszcze wspomnę, że nie odpowiadamy na czacie i goście, którzy są z nami stacjonarnie, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi na kartach odpowiedzi. Którzy są stacjonarnie, widzą, jak Państwo online głosują, ale tymi oczywiście odpowiedziami się nie sugerujemy. Może one są właśnie błędne i tak celowo jest wyświetlane. Dobrze, mamy 63% udzielonych odpowiedzi. Myślę, że jeszcze 5 sekund i będziemy mogli zakończyć możliwość oddawania swoich głosów na to pytanie. Także 5, 4, 3, 2, 1. Coś tam jeszcze wpadło. Kończę możliwość udzielania odpowiedzi, udostępniam Państwu wyniki. No i Marta, poproszę Cię o wskazanie prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Tak, nie widzę pytania, natomiast pamiętam, że ostatnia odpowiedź, która zawierała w sobie wszystkie trzy pierwsze odpowiedzi, jest odpowiedzią prawidłową. Czyli odpowiedź D. I tak, tak większość osób odpowiedziała. Dobrze. W każdym razie poproszę Cię jeszcze tylko o zostawienie kontaktu na czacie, tak żeby uczestnicy online mogli oczywiście mieć kontakt bezpośrednio do Ciebie. Zachęcam również do kontaktu z nami, ze Stowari, z autoryzowanego dystrybutora TeamViewer. Kończę wyświetlanie Państwu wyników. Marta, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze zostań oczywiście z nami. Jeśli pojawiłyby się jakieś pytania, no to macie Państwo kontakt bezpośrednio do Marty, ale również można zadawać pytania na czacie. Czat, wiecie Państwo, gdzie się znajduje. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Marta, za dzisiejszą prelekcję. Dziękuję bardzo. Dobrze, a już teraz zapraszam kolejnego prelegenta. Będzie to Rafał Brzuska z firmy Eaton. Tym razem stacjonarnie, tak. Jak konferencja hybrydowa, to hybrydowa, więc już stacjonarnie. Prezentacja już jest. Przełączę tylko kamerkę, tak żebyście Państwo mogli widzieć
Rafała. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Ja nazywam się Rafał Brzuska, pracuję w firmie Eaton jako product manager od systemów zasilania bezprzerwowego i zgodnie z tematem prezentacji chciałem dzisiaj, oczywiście tak w kilku słowach, raczej ogólnikowo, opowiedzieć o naszych systemach zasilania bezprzerwowego, również nieco o naszych możliwościach właśnie zdalnego dostępu, zdalnego monitorowania. Więc nie przedłużając, zaczniemy. Zaczniemy od takiego podstawowego zagadnienia. Myślę, że pewnie dla większości z Państwa to jest jasne, ale żebyśmy tak złapali jakiś w ogóle podstawowy kontekst, o czym mówimy, no to po co tak naprawdę potrzebujemy takiego zasilacza UPS, takiego zasilacza bezprzerwowego? I tak generalnie trzy podstawowe czynniki właśnie, przed którymi UPS nas zabezpiecza, czynniki jakby dzięki którym, przez które chcemy zasilanie gwarantowane stosować. Przede wszystkim są to koszty przestoju, a raczej unikanie tych kosztów przestoju. Tutaj no od takich oczywistych w miarę przykładów, jak chociażby, nie wiem, linia produkcyjna, gdzie no wiemy, że każda tak naprawdę minuta przestoju, kiedy produkcja jest zatrzymana, wiąże się ze sporymi kosztami, ale można tu też wyróżnić takie dużo bardziej przyziemne zastosowania, jak chociażby PS do domowego komputera, tak? Czy do domowego, czy do biurowego komputera, gdzie no też tak naprawdę w momencie, kiedy nie pracujemy, no to też można jakby przyjąć, że też jest to wymierna strata. Drugi czynnik jest to utrata danych. No tutaj generalnie to w sumie najważniejsze tak w temacie jakby całej tej dzisiejszej konferencji, czyli ten świat IT, gdzie też tak naprawdę no w dzisiejszych czasach to nawet ciężko mówić o jakimś wyróżnionym świecie IT, no bo czy to jakieś serwerownie, no to są tak naprawdę w wielu różnych miejscach, tak, bo jakby cały świat dąży w kierunku tej digitalizacji i jakby procesowania wszelkich danych jakby w sieci, w chmurze. No i taki nieoczekiwany zanik zasilania mógłby się skończyć dość nieprzyjemnie, już nie mówiąc o takich ekstremalnych, powiedzmy, przykładach, jak na przykład systemy informatyczne banków, tak, gdzie mamy przetwarzane dane, które są no mocno wrażliwe, mocno krytyczne, no i wtedy jakiś nieoczekiwany zanik, który by prowadził do utraty tych danych, czy do jakiegoś częściowego uszkodzenia, no to byłby bardzo, bardzo nieprzyjemny w skutkach. I trzeci czynnik, uszkodzenia urządzeń. Tutaj już w zależności jakby od konkretnego tak naprawdę odbioru, od konkretnego urządzenia, które chronimy z użyciem UPS-a, istnieją pewne grupy urządzeń, które są, powiedzmy, bardziej wrażliwe na jakieś częste zaniki, zapady napięcia, czy też jakieś częste zaniki i powroty. Również przed czymś takim UPS nas zabezpieczy. Często jest to jakby bardzo opłacalne rozwiązanie, bo powiedzmy, inwestując raz w UPS, jakby zapewniamy sobie spokój w takiej postaci, że nie uszkodzi nam się na przykład jakiś elektroniczny mały element w jakimś większym systemie, w jakiejś większej maszynie, gdzie często jakiś właśnie taki malutki element, który może się od takich nieoczekiwanych wahań zasilania uszkodzić, kosztuje więcej niż cała maszyna, niż cały system. Przechodząc już tak bardziej do konkretów, troszkę o podziale generalnie zasilaczy bezprzerwowych, podziale UPS-ów. Generalnie wszelkie zasilacze bezprzerwowe zgodnie z UPS-ową normą IEC dzielimy na trzy podstawowe topologie, to jest offline, line interactive i online. W naszym portfolio w UPS-ach Eaton jest to o tyle bardziej czytelne, że już dość dawno temu wymyślono taki podział, który polega na tym, że przedstawiono jakby 9 takich podstawowych, najczęstszych problemów z zasilaniem, które możemy spotkać. To jest właśnie te 9 kafelków tutaj na slajdzie. I daną topologię wykonania UPS-y jakby wykonane w danej topologii w naszej ofercie są zawsze oznaczone, jakby pierwszy znak w oznaczeniu modelu to jest cyfra i ta cyfra po prostu odpowiada liczbie spośród tych 9 najczęstszych zaburzeń, przed którymi dany UPS nas ochroni. I tak UPS-y offline, te najprostsze, u nas zawsze będą oznaczone trójką, bo chronią tylko przed tymi 3 podstawowymi problemami. Dalej LAN interaktywy 5, bo oprócz tych 3 podstawowych dochodzą nam jeszcze 2 kolejne.
i UPS w podwójnej konwersji online, czyli dziewiątka z przodu, tutaj już jest cała pula, wszystkie dziewięć zaburzeń. Tak pokrótce o każdej z topologii. Offline, najprostsze możliwe wykonanie UPS-a, generalnie polega to na tym, że UPS patrzy, tak w cudzysłowie, na to, co ma na wejściu, czyli na to napięcie, które przychodzi z sieci. No i jeżeli to napięcie mu się mieści w dopuszczalnych widełkach, to po prostu puszcza je bezpośrednio na wyjście. Jeżeli wypadnie z tych dopuszczalnych granic, no to dokonuje się przełączenie na pracę z baterii. Najprostsza możliwa jakby rzecz, jeśli chodzi o zasilanie bezprzerwowe. Dalej ta topologia Line Interactive. To jest, można przyjąć, taka nieco ulepszona wersja tej topologii offline. Podstawowa zasada działania jest taka sama, tylko tutaj dodatkowo jeszcze w tym torze głównym mamy taki układ automatycznej regulacji napięcia, który właśnie umożliwia UPS-owi kompensację długotrwałych obniżeń lub podwyższeń napięcia bez przełączania się na pracę z baterii. Czyli tak naprawdę, no, jak mówiłem, taka rozbudowana wersja tych UPS-ów offline. I ostatnia grupa, UPS-y online, czyli tak naprawdę w ogóle clue całego zasilania bezprzerwowego, bo to są te zasilacze w pełni bezprzerwowe. W nich falownik, ten układ cały podwójnego przetwarzania, czyli prostownik i falownik, pracują cały czas, niezależnie czy jest napięcie w sieci, czy napięcia w sieci nie ma. Jakby odbiór dostaje cały czas czyste, niezakłócone napięcie z falownika. Tutaj żadne stany przejściowe między pracą z sieci a pracą z baterii nie występują. No więc to są jakby UPS-y przeznaczone tak idealnie do takich urządzeń po prostu najbardziej krytycznych, tych, na których najbardziej nam zależy. Przenosząc to nieco na konkretne nasze produkty, tutaj właśnie widzimy ten podział na topologię, o którym mówiłem przed chwilą w wierszach, czyli offline, line interactive, online. Dodatkowo podział na takie segmenty, powiedzmy, rynku, półki, czyli essential, superior i premium. Essential, najprostsze możliwe UPS-y po prostu mają spełniać swoje zadanie i generalnie to tyle. Superior, taki środek, jak zresztą widać na slajdzie, tak też jest w rzeczywistości, czyli po prostu taki standard. Typowe UPS-y, już trochę więcej funkcjonalności, troszkę lepsze parametry niż ta półka Essential. I ostatnia grupa, czyli Premium, gdzie no to już są wszystkie nasze urządzenia, te topowe. Topowe parametry elektryczne, topowe sprawności, bogate zestawy akcesoriów, często też szersze plany serwisowe, no taka po prostu najwyższa półka. Oczywiście o każdym z tych urządzeń nie będę tutaj osobno mówił, bo to nie czas i nie miejsce i zresztą myślę, że mało kogo by interesowało takie dokładne zgłębienie się w każdą serię z osobna, bo to pewnie po dwóch już by zainteresowanie spadło, ale pozwolę sobie tak hasłowo o kilku z nich. Pierwszy zawodnik, którego chciałem wyróżnić, to jest 5PX drugiej generacji. Taka nowość, nie nowość, można powiedzieć, że taka w miarę świeża rzecz w naszej ofercie, bo druga generacja serii 5PX, która też już od lat była w naszym portfolio. UPS w takiej, jak Państwo widzą, piątka z przodu, więc topologia Line Interactive. W takiej uniwersalnej obudowie Rack Tower, czyli zarówno może to funkcjonować jakby samo w sobie jako taka wolnostojąca jednostka, pionie, jak i po przekręceniu do poziomu można to zamontować w szafie rakowej. Najważniejsze takie wyróżniki, powiedzmy, to przede wszystkim współczynnik mocy równy 1, czyli UPS o jakby danej wartości mocy pozornej, czyli tych voltoamperach, ma tyle samo watów, czyli tyle samo mocy czynnej. Model 3KVA to jest model 3-kilowatowy. Oprócz tego cyberbezpieczeństwo, ale o tym będzie troszkę w dalszej części prezentacji, oraz nieco odświeżony, bardziej nowoczesny design w postaci na przykład nowego, takiego trochę wyraźniejszego, o lepszej rozdzielczości wyświetlacza. Zakres mocowy od 1 do 3 kW. Tutaj już jest ta literka P,
Więc jakby ten segment premium, tak jak mówiłem, bogatsze zestawy akcesoriów, co zresztą tutaj doskonale widać, chociażby w postaci tej wersji Netpack, która od razu razem z UPS-em mamy w zestawie kartę sieciową do zdalnego monitorowania, czy też do integracji z różnymi systemami. Jeśli chodzi o te dwa większe modele, też taka dość ciekawa rzecz, mamy je dostępne w wykonaniu 2U lub 3U. Co jest jakby ciekawe w tej wersji 3U, to po prostu, że dzięki temu, że jakby ona no jedną jednostkę więcej zajmuje nam, jeśli chodzi o wysokość, ale za to jest płytsza, więc w przypadku jakichś szaf, gdzie no mamy jakby mocno ograniczone to miejsce na głębokość, to często jest bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. Do każdego z modeli możemy też dołączyć taki dedykowany moduł bateryjny do czterech sztuk do jednego UPS-a, tak żeby po prostu dopasować sobie czas podtrzymania no zgodnie ze swoimi wymaganiami. O 5PX-ie tyle. Teraz dosłownie w kilku słowach również o nowości w naszym portfolio, czyli o UPS-ach jednofazowych z bateriami litowo-jonowymi. W tej chwili są to dwie serie. 5P, 1550 Vamperów, 1100 W, taki bardzo kompaktowy, niewielki UPS w obudowie 1U, zresztą bardzo podobny też do serii 5P, akurat z klasycznymi bateriami, która jest tam dla osób, które tutaj mamy stacjonarnie, jest na stanowisku naszej firmy. Trochę większy akurat ten 1550, bo na stanowisku mamy 650, więc on trochę będzie głębszy, ale jakby jeśli chodzi o wysokość i całą resztę, to bardzo podobne rozwiązanie. I taki jego większy, powiedzmy, brat, czyli 9PX z bateriami litowo-jonowymi, tutaj już też trochę większa moc, bo do 3 kV. Generalnie główne korzyści płynące ze stosowania baterii litowo-jonowych w porównaniu do takich klasycznych baterii kwasowo-ołowiowych, które no, tradycyjnie są stosowane w 95% UPS-ów. Główne korzyści z baterii litowo-jonowych to dłuższa żywotność, bo w przypadku jednofazowych UPS-ów tych baterii wewnętrznych to zazwyczaj jest to żywotność 3 do 5 lat. Standardowo w przypadku baterii litowo-jonowych to jest 8 do 10 lat, więc no dość spora różnica. Jeśli chodzi właśnie o te modele, oferujemy też na nie 5 lat gwarancji w standardzie od razu w cenie urządzenia, więc tak jak mówię, dłuższa żywotność, również trochę mniej zajmowanego miejsca w takim znaczeniu, że rozwiązanie jakby projektowane na dany czas podtrzymania przy danym obciążeniu w wykonaniu litowo-jonowym będzie zajmować mniej miejsca i będzie lżejsze niż jakby równorzędne rozwiązanie na klasycznych bateriach VRL-a, bo po prostu ta gęstość, powiedzmy, gromadzenia energii w ogniwach litowo-jonowych jest troszkę większa. No i główna zaleta to tak naprawdę jest ten brak jakby martwienia się o bieżący serwis, tak? Bo no jednak w tym klasycznym UPS-ie to gdzieś co te, no wiadomo, znamionowo to jest 3 do 5 lat, ale tak naprawdę no gdzieś tam już po powiedzmy pierwszych 2 latach wypadałoby może nie wymienić, ale chociaż tam mieć gdzieś z tyłu głowy, że niedługo może być taka konieczność. W tym przypadku możemy to zamontować i tak naprawdę na te 8 lat to spokojnie o tym zapomnieć, bo żadnych bieżących jakby prac serwisowych w temacie wymian baterii nie powinien taki UPS potrzebować. Przechodząc trochę dalej, trochę tak tutaj przeskakując dość z przytupem, ale tak jak mówiłem, nie będę przechodził przez każdą serię osobna, przejdę od razu do UPS-ów większych, które również mamy w swojej ofercie, czyli UPS-y trójfazowe. Zakres mocy od 8 kW, to jest najmniejsza trójfazowa jednostka w naszej ofercie, do tak naprawdę pojedynczych megawatów, bo tu w przypadku jakby systemów złożonych z kilku UPS-ów pracujących równolegle, tu nawet ciężko jednoznacznie jakąś górną granicę wytyczyć. Jak widzimy, wszystkie mają 9 z przodu, więc wszystkie są UPS-ami online. Tutaj już w przypadku takich większych trójfazowych rozwiązań to inne wykonania, inne architektury nie występują, wszystko jest online. Jakby w kwestii tych topowych serii trójfazowych, już we wszystkich tak naprawdę jest to sprawność w tym trybie online podwójnego przetwarzania ponad 96%.
więc no tak naprawdę wszelkie straty na chłodzenie, znaczy no na to, że UPS generuje ciepło i związane z tym koszty ponoszone za chłodzenie, inne tego typu rzeczy są zredukowane do minimum. Mają wszystkie dotykowy, kolorowy wyświetlacz z polskim menu, taki nawet dość spory, no bo to już same w sobie urządzenia są dość spore. Cechują się też szeregiem takich naszych autorskich technologii, które się kryją pod tymi zagadkowymi literowymi skrótami. O każdej z nich też nie będę mówił, to jeżeli by ktoś był ciekawy, to zachęcam do kontaktu, ale opowiem o jednej z nich, czyli o ABM-ie. ABM jest to taki nasz system nieciągłego ładowania baterii. On jest obecny w większych UPS-ach jednofazowych i we wszystkich UPS-ach trójfazowych. Tak w uproszczeniu jego praca polega na tym, że jest to układ, który na bieżąco monitoruje jakby stan akumulatorów i na tej podstawie odpowiednio steruje ładowaniem. I steruje tym ładowaniem baterii w taki sposób, żeby z jednej strony odbywało się ono możliwie szybko, bo to też jest jakby ważne, żeby po jakimś długotrwałym zaniku zasilania i później po powrocie już zasilania z sieci, żeby jakby UPS jak najszybciej był gotowy z powrotem do takiej swojej pełnej znamionowej pracy, więc z jednej strony dba o tą szybkość, a z drugiej strony dba o to, żeby ładować te baterie w taki sposób, żeby jak najbardziej przedłużyć ich żywotność. To jest szereg tak naprawdę działań właśnie popartych monitorowaniem stanu tych baterii i dalej sterowaniem jakby odpowiednimi okresami ładowania, następnie okresami takiego restingu, gdzie bateria tak powiedzmy odpoczywa, nie jest ładowana. Cały jakby szereg takich różnych trików powiedzmy w tym ładowaniu, które no koniec końców, oczywiście w zależności od konkretnego zastosowania, bo też no jest dużo czynników, które mają na to wpływ, ale nawet do 50% są nam w stanie żywotność tych takich klasycznych baterii wydłużyć, no, co po prostu znacznie ogranicza koszty związane z serwisem, tak rozpatrując taki cykl życia cały takiego produktu, który no często wynosi nawet kilkanaście lat. Przechodząc trochę do powiązanego tematu, też no może nie stricte o UPS-ach, ale coś bardzo ważnego dla UPS-ów, czyli komunikacja. Zawsze o tym mówię, ponieważ jest to, wydaje mi się, cały czas taki aspekt trochę traktowany, no może nie przez wszystkich, ale przez część osób tak trochę po macoszemu, że no jakaś tam komunikacja, okej, fajnie, żeby była, ale to jakoś taki dodatek po prostu. A jakby się nad tym zastanowić, to UPS, który jakby w żaden sposób się nie komunikuje, czy to z innymi urządzeniami, systemami, czy to z użytkownikiem, ogólnie ze światem zewnętrznym, no to średnio w ogóle spełnia swoje zadanie, tak? Bo w przypadku zaniku zasilania, okej, on zacznie pracować z baterii, ale no jeżeli w żaden sposób nie da o tym znać, no to po jakimś czasie baterie się wyczerpią i w sumie co nam z tego UPS-a, jakby tylko odłożył tą awarię w czasie. Więc warto zawsze zadbać, żeby takiego UPS-a w jakiś sposób ze światem skomunikować. Jeśli chodzi o takie najmniejsze UPS-y, takie podbiórkowe do komputerów, to najczęściej jest to po prostu komunikacja za pomocą portu USB. No, najprostsze, najbardziej oczywiste i takie jakby jasne dla każdego. W przypadku większych rozwiązań zazwyczaj bazujemy na kartach komunikacyjnych, takich dedykowanych po prostu naszych do UPS-ów. Tutaj już też tak naprawdę w zależności od zastosowania, w zależności od tego, co komu potrzebne, może to być na przykład karta przekaźnikowa, gdzie sygnalizujemy na przykład awarię UPS-a, czy jakieś prace z baterii, prace z sieci, po prostu za pomocą styków przekaźnikowych, czy na przykład karty obsługujące różne przemysłowe protokoły, jak chociażby Modbus, lub takie najczęściej tak naprawdę obecnie stosowane, przynajmniej w takich typowych zastosowaniach IT, czyli typowa karta sieciowa, którą tu zresztą widzimy na środku, komunikująca się po protokole SNMP. No i właśnie jak jesteśmy przy tej karcie, to też rzecz warta uwagi. Nasza karta sieciowa, gigabitowa do UPS-ów jest jedyną, jest pierwszą i cały czas jedyną kartą do UPS-a na rynku, podwójnie certyfikowaną w zakresie cyberbezpieczeństwa na zgodność zarówno z tą normą UL na rynek amerykański, jak i normą IEC na resztę świata. No również myślę, że ważna rzecz, ponieważ
jeśli chodzi o taki typowy sprzęt IT, no to zazwyczaj to te aspekty bezpieczeństwa no, bierze się pod uwagę, a jeśli chodzi o UPS, to powiedzmy gdzieś tam to może być z boku, że no niekoniecznie, a tak naprawdę no również jest to urządzenie wpięte do naszej sieci, więc nie chcielibyśmy, żeby jakiekolwiek furtki łatwego dostępu były, a tym bardziej byśmy nie chcieli, żeby tą furtką był UPS, czyli coś, co nam to wszystko zasila. Za jakby zgodnością z tymi normami kryje się cały szereg jakby różnych aspektów w tej karcie. Tak pokrótce jest to zarówno warstwa taka bardziej twarda, powiedzmy sprzętowa, programowa, jak chociażby obsługa jedynie bezpiecznych protokołów czy usług, czy też odpowiednie szyfrowanie. I do tego dochodzi warstwa taka bardziej miękka polityki użytkowania, jak na przykład odpowiednie wymogi co do hasła, też możliwość modyfikacji tych wymogów, na przykład żeby spełnić wymóg obowiązujący w danej organizacji, w danej firmie, czy też na przykład możliwość tworzenia kont dostępu z różnymi jakby poziomami uprawnień, tak, że nie mamy jednego jakby wejścia do UPS-a, jednego konta admin, gdzie każdy, kto cokolwiek musi zrobić, to jest admin, tylko może być faktycznie jedno konto admina, a jeżeli mamy użytkownika, który musi tylko, nie wiem, raz na miesiąc wejść, zalogować się i odczytać jakiś parametr albo zobaczyć, czy nie ma alarmów, no to on może mieć swoje konto, które pozwoli mu tylko na to i będzie jakby miał zablokowaną zmianę jakichś innych bardziej zaawansowanych parametrów. Co też się wiąże częściowo, nawet dość mocno z tą naszą kartą sieciową, co również jest nowością w naszej ofercie, tylko nie stricte produktową, ale bardziej w zakresie serwisowym, to usługa Cyber Secured Monitoring, która właśnie stworzona dla klientów z UPS-ami, z naszą kartą sieciową, i w momencie wykupienia tej usługi jakby UPS rejestruje się w takiej naszej chmurze dedykowanej pod to rozwiązanie i dzięki temu użytkownik otrzymuje jakby dostęp do monitoringu 24/7 takiego UPS-a przez nasze centrum serwisowe. Tak? Czyli cokolwiek się zadzieje z UPS-em, jakikolwiek alarm się pojawi, powiadomienie, coś nie tak, awaria, coś do wymiany, no to tak naprawdę w tym przypadku często nasz serwis jakby wie o tym szybciej niż użytkownik zdąży to zauważyć, nim użytkownik zdąży, nie wiem, przeczytać powiadomienie mailowe, to już ma telefon z serwisu, że widzieli, że jest tutaj takie powiadomienie, taka awaria i co jakby jakie akcje dalej podejmujemy. Więc no bardzo, bardzo wygodna usługa, bo tak naprawdę już w tym przypadku to nie musimy się martwić kompletnie o nic, bo wiadomo, że jakby się coś działo, to jakby będzie powiadomienie ze strony naszej, ze strony naszego centrum serwisowego. Trochę przeskakując z UPS-ów, już o UPS-ach myślę tyle, przechodząc do innego ciekawego produktu w naszej ofercie, czyli do listew serwerowych. Listwy również dla osób, które tutaj mamy na miejscu, taka przykładowa listwa również jest na naszym stanowisku, więc również po prezentacji zapraszam, jakby ktoś był zainteresowany. Listwy mamy w wykonaniach bardzo różnych, w różnych seriach, od takich najbardziej podstawowych, gdzie tak naprawdę chodzi tylko po prostu o liczbę gniazdek, o rozdział zasilania w szafie i o to, żeby tą listwę sobie wygodnie w raku zamontować. Idąc dalej, serie, gdzie dochodzą nam możliwości pomiarowe. Najpierw pomiary takie per PDU, czyli jakby pomiary na wejściu, tak naprawdę jedna wartość na całą listwę. W wyższej serii pomiary na każdym gniazdku z osobna, więc dokładne jakby monitorowanie chociażby poboru energii przez konkretne urządzenia. No i najciekawsze tak naprawdę dwie serie, czyli Switched i Managed, gdzie oprócz możliwości pomiarowych mamy też możliwość zdalnego zarządzania gniazdkami w kontekście ich włączania, wyłączania, planowania jakiegoś sekwencyjnego załączania, czy na przykład rebootowania ich o danej godzinie, danego dnia. No tu tak naprawdę scenariusze są dowolne w zależności od tego, jakie kto ma zapotrzebowanie. Oprócz oczywiście podziału na serie, no to w każdej z tych serii występuje cały szereg modeli. W zależności od tego, czy potrzebujemy listwy jednofazowej, trójfazowej,
od tego, jakiego wtyku konkretnie potrzebujemy, czy też jakiej liczby i jakiego rodzaju gniazdek. Również co warto zaznaczyć, to to, że jakby poza takimi standardowymi pozycjami, które mamy, jakby pozycjami takimi katalogowymi, standardowymi, mamy możliwość w przypadku jakby jakiegoś większego zapotrzebowania wykonania takich listew na zamówienie, tak? Czyli jeżeli nie odnajdziemy jakby listwy, która idealnie by pasowała w jakieś w nasze wymagania, no to my możemy zlecić produkcję takiej listwy naszej fabryce. Fabryka listew nasza jest akurat w Maroku, więc też stosunkowo niedaleko. No i tam już można wybierać tak naprawdę dowoli. Właśnie tutaj, jak tutaj pokazuje slajd, włącznie z kolorem. Może być dowolnego koloru taka listwa, może być obok naszego logo jakby innej firmy, tak, w zależności od tego, gdzie to będzie. Różne rodzaje gniazdek. Liczba, typ gniazdek, no tak naprawdę oczywiście funkcjonalność spośród tych serii, wszystko do wyboru, tak żeby jakby było rozwiązanie, które pasuje po prostu do danego zastosowania. Co warto powiedzieć o listwach, tak ogólnie już pomijając te możliwości pomiarowe i zarządzania, o których mówiłem, to przede wszystkim takie nasze opatentowane rozwiązanie eGrip. Polega ono na tym, że przy każdym gniazdku w listwie mamy taką małą dźwignię i generalnie dźwignia służy do tego, żeby zabezpieczyć sobie przewód, który do takiej listwy podłączymy. Na rynku już też może część z Państwa wie, są takie rozwiązania również zabezpieczające w postaci takich przewodów IEC PILOG, no ale to jednak jakby trzeba mieć takie przewody, tak? Czy trzeba wymienić przewody na takie. W przypadku tego naszego rozwiązania jest oczywiście kompatybilność z tym systemem PILOG, wtedy to jest w ogóle już takie tak naprawdę podwójne zabezpieczenie, ale ta dźwignia jakby działa z dowolną wtyczką i po prostu przytrzymuje tą wtyczkę w gnieździe. Też co warto zaznaczyć, to że to nie jest zabezpieczenie przed wyrwaniem tej wtyczki czy przed intencjonalnym wyciągnięciem, chodzi po prostu o to, żeby przy jakichś pracach w szafie, czy to od jakiegoś wstrząsu, czy od jakiegoś szarpnięcia łokciem, po prostu żeby przypadkowo ta wtyczka nie wypadła. Tutaj słowo klucz przypadkowo, bo to może też jak ktoś z Państwa będzie miał ochotę przetestować na tej tutaj, co mamy na miejscu, no to jeżeli jakby po prostu się przyłoży do tego i ją mocno pociągnie, to oczywiście da się wyjąć, no bo to nie służy pancernemu zabezpieczeniu tego przewodu, tylko po prostu, żeby przypadkowo nam nic nie wypadło. Oprócz tego, tak też w skrócie, bardziej w detalu o tym, co już mówiłem do tej pory, w listwach mamy taki centralny moduł sterujący z wyświetlaczem LCD. No z uwagi na wymiary samej listwy wyświetlacz jest dość niewielki, ale wbrew pozorom całkiem sporo rzeczy jakby można na nim wyklikać, całkiem sporo informacji się tam można dowiedzieć. No i oprócz tego oczywiście taka już pełne informacje w dużo wygodniejszej formie z pomocą interfejsu webowego za pośrednictwem sieci. Co warto też powiedzieć przy tym module sterującym, to, że jest on wymienialny na gorąco. Czyli w przypadku, jeżeli na przykład mamy, nie wiem, kilka listew i coś by się, nie daj Boże, z jedną z nich stało, w sensie jakaś awaria właśnie tego centralnego modułu sterującego, możemy go podmienić na nowy moduł, czy na przykład na moduł z innej listwy, bez utraty zasilania na gniazdach, więc też jakby wygodne rozwiązanie w kontekście takim, żeby faktycznie jakby no zminimalizować jakiekolwiek ryzyko przestojów do minimum. Do listwy lub do karty sieciowej w UPS-ie możemy również podłączyć taki nasz czujnik środowiskowy, a nawet do trzech takich czujników łańcuchowo jeden za drugim. No czujnik wygląda właśnie w taki sposób. Monitoruje temperaturę oraz wilgotność i jest też wyposażony w dwa styki bezpotencjałowe, więc w przypadku, jeżeli mamy w szafie na przykład czujnik zamknięcia, otwarcia drzwi albo jakiś czujnik zalania, no to również można po prostu pod te styki się z nim podłączyć i wtedy mieć informacje również o jego stanie jakby ze strony listwy czy ze strony UPS-a.
I zmierzając już powoli do finiszu, jak wiemy o tych wszystkich UPS-ach, o naszych listwach, no to generalnie fajnie by było mieć takie jakieś centralne rozwiązanie, które pozwoli nam to wszystko monitorować, tym wszystkim zarządzać. No i tutaj przychodzi z pomocą nasz software, nazywa się on Intelligent Power Manager. Dostępny jest w trzech wersjach, w trzech jakby wariantach licencji. Od takiej najbardziej podstawowej monitor, gdzie to po prostu jest, no jak sama nazwa wskazuje, samo monitorowanie, sam podgląd parametrów. No i dalej przechodząc do takich trochę ciekawszych wersji, czyli wersja Manage, która już umożliwia tworzenie scenariuszy shutdownu, czyli zamykania systemów operacyjnych, zamykania serwerów. Tutaj jest zarządzanie na poziomie hostów. I najwyższa wersja, czyli Optimize, gdzie oprócz tego zarządzania hostami, oprócz monitorowania, mamy już możliwość tworzenia działań jakby stargetowanych na poszczególne maszyny wirtualne, tak? Czyli możemy tworzyć sobie scenariusze takie awarii, tak, że w razie zaniku zasilania, gdy UPS rozładuje baterię do 30%, to nie wiem, ta maszyna wirtualna się zamyka, ta zostaje zmigrowana gdzie indziej, ten host zostaje całkowicie zamknięty. No tu jakby możliwości też są dość szerokie w zależności od tego, jaki scenariusz w danej aplikacji będzie potrzebny. W tej chwili ten software jest dystrybuowany jako plik OVA, jako jakby instancja wirtualna. Integruje się ze wszystkimi takimi głównymi wiodącymi środowiskami w świecie IT, jak chociażby VMware czy Hyper-V, więc w wygodny sposób można sobie po prostu to uruchomić na własnej infrastrukturze. Jeśli chodzi o jakby model sprzedaży, to w tej chwili właśnie ta wersja obecna IPM-a, czyli tego software'u Intelligent Power Manager, dostępna jest jakby w dwóch wariantach. Może to być subskrypcja, po prostu corocznie odnawiana, lub można się zdecydować na licencję wieczystą, bez żadnego terminu ważności i wtedy do niej tylko dokupować co rok lub co 5 lat taki pakiet serwisowy, powiedzmy, który zapewnia dostęp do pomocy technicznej i bieżące aktualizacje. Zachęcam jeśli Państwo są zainteresowani, to zachęcam do odwiedzenia strony eton.com/IPM, gdzie można darmowo, bezpłatnie pobrać 60-dniową wersję próbną tej najwyższej wersji Optimize, więc jakby pełne funkcjonalności tak naprawdę przez 60 dni można sobie wygodnie potestować, no i tak naprawdę to zazwyczaj rekomendujemy większości użytkowników, no ponieważ no, nikt tak dobrze nie zna jakby danego zastosowania, danych potrzeb, danej infrastruktury, jak faktycznie użytkownik, tak, więc przez te 60 dni wygodnie można sobie wszystko potestować. I już tak słowem zakończenia, taki trochę spojrzenie w przyszłość, ale też częściowo w teraźniejszość, czyli oferta Triplight. Triplight, firma, którą Eton kupił w połowie zeszłego roku. No i właśnie dzięki pozyskaniu marki Triplight obecnie wprowadzamy do oferty cały szereg produktów, których dotychczas nie produkowaliśmy, których dotychczas nie mieliśmy. Właśnie głównie pod kątem serwerowni, pod kątem szaf rakowych, jak chociażby switche KVM, czy szersze portfolio szaf rakowych, różne wszelakie przewody, akcesoria do tych szaf, również systemy chłodzenia. No tak naprawdę bardzo, bardzo szerokie portfolio produktów. Proces jakby wprowadzania trwa, bo jakby to jest w miarę świeża sprawa, ale no na pewno pozwoli nam to jakby bardziej kompleksowo podchodzić do wielu tematów i oferować nie tylko UPS, nie tylko listwę, ale tak naprawdę no, całą szafę rakową, oczywiście no, poza tam serwerami czy jakimiś switchami, ale całą tą część również, jeśli chodzi o szafę, przewody, KVM-y, tego typu rzeczy. I z mojej strony na ten moment to będzie wszystko. Żeby nie przedłużać i nie rozjechać się z harmonogramem, to myślę, że Q&A stacjonarnie nie będziemy robić, bo ja zresztą tutaj zostaję do końca, więc jeśli by ktoś z Państwa miał jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu, czy to przez maila, przez telefon, czy tutaj jeszcze stacjonarnie.
No i tyle tak naprawdę. Dziękuję bardzo. W każdym razie jeszcze pozostań z nami, bo jeszcze jest pytanie konkursowe, także zachęcam cię do zajęcia swojego miejsca. Dobrze, czyli tak, przed nami drugie pytanie konkursowe. Tak jak wspominałem na samym początku, czy nie odpowiadamy na pytanie na czacie, udzielamy odpowiedzi na ekranach swoich komputerów. Odpalam już drugie pytanie, żeby przyspieszyć Państwo, którzy są z nami stacjonarnie, to oczywiście zaznaczamy odpowiedzi na kartach odpowiedzi. Nie sugerujemy się oczywiście, jak tutaj głosują osoby, które są z nami online, chociaż tak jak widzicie Państwo, już tutaj nie ma tak dużej podpowiedzi jak ostatnio, czyli odpowiedzi są różne. Mamy już 43% udzielonych odpowiedzi, poczekamy jeszcze 5 sekund i wtedy zakończymy możliwość udzielania odpowiedzi. 47, także jeszcze macie Państwo oczywiście czas na udzielenie tej odpowiedzi. No tak jak wielokrotnie bywało, jeśli Państwo zaznaczyliście źle odpowiedź na pierwsze pytanie, to się nie zrażamy, ponieważ zdarzały się już wcześniej sytuacje, że nie było odpowiedzi prawidłowych na wszystkie zadane przez nas pytania, więc potraktowaliśmy w konkursie oczywiście priorytetowo osoby, które odpowiedziały na większość pytań prawidłowo. 50%, czyli mamy już reprezentacyjną grupę osób, które biorą udział w naszym konkursie. Poczekamy 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Kończę możliwość udzielania odpowiedzi. Udostępniam Państwu wszystkim online wyniki. No i Rafał, poproszę Ciebie o wskazanie prawidłowej odpowiedzi. No i właśnie, bardzo dobrze, że tutaj Państwo, znaczy nie wiem, czy mogę dziękować za złe odpowiedzi, tak chyba nie za bardzo, ale tutaj dobrze dla osób, które są na miejscu, bo właśnie tutaj była podpowiedź w formie zmyłki. Od osób głosujących online poprawna odpowiedź to C, Optimize. Dobrze, okej. Okay. Także kończę możliwość już, znaczy kończę wyświetlenie Państwu wyników. Kolejną prezentacją mamy prezentację, która jest podzielona na dwie części, ponieważ razem z nami miał być Dirk Szuma z firmy OpenGear, ale niestety go nie ma. Nagraliśmy za to filmik wcześniej razem z nim. Wdrożyliśmy polskie napisy, także będzie dla Państwa na pewno zrozumiałe wszystko. Już Państwu odpalam filmik i po filmiku oczywiście będzie możliwość porozmawiania sobie również na czacie i usłyszenia naszego prelegenta i osoby, która w Stowarz zajmuje się rozwiązaniami OpenGear, będzie to Przemysław Prochera, a już teraz zapraszam wszystkich uczestników stacjonarnych na krótką przerwę, można już będzie pohałasować sobie troszeczkę, czyli zrobić sobie drugą kawkę, a Państwa online zachęcam do obejrzenia filmiku. Good morning, everybody. My name is Dirk Schumer from OpenGear. I'm the sales manager for EMEA North. And together with Stovaris, I would like to talk a little bit about OpenGear today, introduce OpenGear to those who don't know OpenGear yet. And we'll give you some exciting news because we just released a brand new device, a new console server. And you guys are going to be the first one in Europe to learn about this. So without any further ado, let's go into the presentation. Just a little bit about OpenGear. So we are an American company based in New Jersey on the East Coast. Production is done in the US as well. And so all the products are shipped out and built in the US and from the US. And on the graph, you see all the locations we have all over Europe. And we consider us as the market leader in this segment because we have a constant growth about 25, 30 years, year over year for the last 7-8 years. So we are very healthy, still small company, about 160, 170 employees. But as we do nothing else but console server management, So we have 100% focus on this technology. We don't do KVM, we don't do power management, we don't build racks or anything like this. And if you take only the console server section and compare this with other companies, you will see that our growth rate and our revenues are quite great for that segment. And that led to that Digi International bought us in end of 2019, but still, we are working quite independent from them. So Digi does IoT business. We do the IT business, console server management. And so both product lines basically run in parallel. Now, talking about the portfolio, you see, this is all of our portfolio. So it's not big, but
again, very focused. On the bottom, you see the four standard and very well established products which we have in the market for quite some time, the ACM family, the IM7200 and the CM7100. We sell and sold 10,000 of those devices in Europe over the last 6-7 years and are very successful with those. At some point, we asked our customers, okay, so now we have this very well-established product. Is there anything you would like to see in addition, or what would be the next generation of control servers in your mind? And most of them came back and said automation would be great. So we took this information, put this into a new design and developed the NetOps control servers, which you see on the top of this graph. Since almost 2 years now, we have the OM family, the OM1200 and 2200. I will talk about those in a second. And since yesterday, that's why I said brand new, we have released the CM8100 console server family as well. It's placed under the NetOps console servers, and I will tell you exactly why that is. Because does not only have all the feature set of our traditional console servers, but it also comes with the additional feature set that it supports some automation tools and gives you the ability to do much easier scaling in terms of deploying your network components and supporting your network components like switches, routers, routers, firewalls, whatever you have in your network, and that for a very affordable price, because it barely gets more expensive than the CM7100. Plus, you get more reliability because the MTBF number went up quite a lot. And so you get a very reliable product for decent price with modern technology components in there built in. If you look at the design, you see it looks more or less like every other open gear console server as well. But if you take some notice of the components which are there, you will see that it has additional features the 7100 CM does not have. Like it has a bigger, the 8100 has a bigger processor. It has a built-in TPM chip for security. So it encrypts the firmware and the boot file. So you, if you ship the unit somewhere and pre-configure it, nobody can hack into the device. All our latest and most modern devices have the TPM chip built in. It now comes with always two AC power supplies. The previous version comes also with one if you want, and comes between 16 and 48 serial ports. So if you only want to do serial management, this is the really the device to go from now on. It's available by the mid of the month. So if you're interested in this, we can talk about this availability, etc., or talk to Stovaris. They have all the information you need for this product. If you want to do more, let's say you want cellular connectivity, for example, or failover to cellular. If you want fiber connectivity in your devices, in your console servers. If you want to do VLAN and need an Ethernet switch built into the console server as well, then you should go to the OM family. Here, the OM2200, which is our flagship in terms of the OM family. And with this, you can see the specs, you get the latest and greatest feature set a console server can have in the market today. And again, it's not only a console server, it's also an application server for Docker applications, for example, because our automation technology is built on Docker. So you can run, obviously, all the OpenGear Docker applications, but you can also run third-party applications, which are built in Docker containers, and put them on the device and deploy them to your network. If you want the same functionality, but don't have that many devices you need to support, well, then you can go with the OM1200. It has the same feature set as the large one, the 19-inch one, just comes in a smaller form factor.
All that is covered with or surrounded by Lighthouse, our management software from OpenGear, which gives you access to all OpenGear console servers, as well as the network equipment. You always have a secure VPN tunnel between Lighthouse and the OpenGear devices. So all the communication through LAN, through WAN, through cellular, always goes through this one tunnel. And you can do all your management of the OpenGear devices and the network equipment through Lighthouse. You can configure those devices. You can deploy new firmware. You can do zero-touch provisioning, et cetera, et cetera. So if you have multiple locations and multiple devices, Lighthouse is very well recommended to be purchased together with the hardware because it makes the management of the devices much, much easier. Lighthouse is VM-based. It runs either in your local network or on the cloud. And it's subscription-based, so you can subscribe for 1 year, 3 years, or 4 years in total. And that's it from my side. If there are any questions, I'm sure Przemyslav from Stovaris is able to answer those. If not, please reach out to me. But I'm very excited to show you the latest and greatest information, especially about the CM8100, which is, again, just released yesterday. And thanks for your attention. If there are questions, please reach out to me. And otherwise, have a nice remaining morning and a lot of fun with the presentations. Thank you. Dobrze, także wróciliśmy już na antenę, także proszę wszystkich o zajęcie miejsc. Później będzie oczywiście czas na to, żeby sobie porozmawiać o rozwiązaniach, które dzisiaj prezentujemy. I tak jak wspominałem przed filmikiem, który mieliście Państwo wyświetlone, dokończę prezentację Przemysław Prochera, Business Development Manager z firmy Stovaris, który jest u nas odpowiedzialny między innymi za rozwiązania OpenGear. Także Przemku, oddaję Tobie głos, prezentacja już jest wyświetlona. Poprosimy oczywiście tylko o informacje też na czacie, czy dobrze będzie widać i słychać Przemka. Dzień dobry, witam serdecznie, Przemek Prochera. W firmie Stovaris, tak jak już Błażej powiedział, mam przyjemność zajmować się rozwiązaniami OpenGear. Mój przedmówca, Dirk, w zasadzie w dużym skrócie, bo około 10-minutowym, trafnie opowiedział o korowych rzeczach. Natomiast ja troszeczkę Państwu przybliżę tematykę, o której Dirk mówił, w swojej prezentacji. Jeżeli chodzi o zdalne zarządzanie, to mamy takie motto firmy OpenGear, że zarządzanie poza pasmem pozwala na alternatywną ścieżkę dostępu dla inżynierów poprzez port konsolowy do każdego urządzenia sieciowego w przypadku awarii sieci. To, co powiedział Dirk na wstępie, firma OpenGear jest wiodącym producentem konsol serwerowych na rynku. Skupiają się tylko na produkcji konsol serwerowych, nie produkują KVM-ów, list PDU, szaf i tak dalej. W związku z tym są sfokusowani tylko na to rozwiązanie. Główną siedzibę mają w Stanach Zjednoczonych. Tam również odbywa się produkcja tych rozwiązań. Od 25 lat, można powiedzieć, są obecni na rynku. Takie główne jakby czynniki, główne wiodące wyróżniki oferty, można powiedzieć, że firma OpenGear jest pionierem, jeżeli chodzi o pozapasmowe zarządzanie siecią. Dzięki temu, że urządzenia mają wbudowany modem LTE, zapewnia to ścieżkę dostępu dzięki przełączeniu się na sieć GSM. Całość jest zabezpieczona, całość jest bezpieczna, jest inteligentna, jak również posiada cechy automatyzacji. Dodatkowo do tego wszystkiego, jakby to, co powiedział wcześniej Dirk, jest oprogramowanie Lighthouse, dzięki któremu możemy zdalnie zarządzać naszymi rozwiązaniami z jednej konsoli. Dlaczego zarządzanie poza pasmem jest tak istotne i w jaki sposób to działa? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy przyjrzeć się temu, co powoduje przestoje w naszych sieciach produkcyjnych, jakie są tego
przyczyny. Tu jest takie na tym slajdzie pokazane badanie Instytutu Uptime, który pokazuje, jakie są przyczyny przestojów. Wiadomo, przestój jest związany z tym, że organizacja nie jest w stanie prowadzić normalnie biznes, w związku z tym generowane są koszty. Przyczyny przestojów, problemy związane z siecią, czyli jakiś błąd transmisji danych, błąd połączenia sieciowego, problemy związane z softwarem, czyli błąd po stronie software'owym i problemy związane z zasilaniem. Tak naprawdę to są główne, no i oczywiście jakieś trzecie, czynniki nie mające tutaj jakby też ogromny wpływ na to wszystko, ale niesklasyfikowane. I teraz to są główne czynniki, które powodują przestoje w organizacji. Jeżeli przestój, to koszt. Jeżeli koszty, proszę sobie wyobrazić jeden z popularnych naszych rodzimych serwisów aukcyjnych, który nagle przestaje działać z jakiegoś powodu właśnie, który wymieniłem wcześniej. Miliony użytkowników nie są w stanie dokonywać transakcji, nie są w stanie wystawiać swoje produkty, kupować produktów, a to generuje nam koszty. Inny sposób, jakaś sieć, która oferuje sprzedaż w internecie, w pewnym momencie również traci możliwość produkcji, traci możliwość tej sprzedaży. To wszystko generuje koszty. Jak również można sobie wyobrazić fabrykę, która ma jakiś produkt, robi określoną linię produkcyjną, w pewnym momencie traci możliwość jakby nadzoru nad tym, możliwość kontrolowania tego procesu produkcji, również generuje to koszty. Także przestoje są tutaj bardzo drogie i w każdej organizacji przestój powoduje określone straty. Odpowiedzią na jakby zażegnanie tych czynników powodujących przestoje według Opengira jest zbudowanie odpornej sieci w następujący sposób. Jeżeli mówimy o przestojach związanych z błędem sieci, czyli z błędem naszej infrastruktury sieciowej, dzięki rozwiązaniom Opengir mamy możliwość dostępu zawsze przez połączenie komórkowe tak zwanego zwrotnego łącza, czyli przez tą alternatywną ścieżkę dostępu. Możemy, o tym powiem później, ale możemy przekierować podstawowe usługi do sieci komórkowej i dzięki temu mieć naszą łączność. Jeżeli chodzi o problemy związane z zasilaniem, przez port konsolowy możemy połączyć się z naszymi urządzeniami służącymi albo do dystrybucji mocy, albo do zasilania i w przypadku na przykład listwy PDU, o której wcześniej tutaj mówił kolega z Itona, listwa PDU, jeżeli posiada port konsolowy, możemy się do niej dostać i na przykład zresetować gniazdko w tej, znaczy spowodować włączenie gniazdka w tej listwie. Jeżeli jest do tego gniazdka przyłączony switch, wówczas możemy zrobić reset tego switcha. Jeżeli chodzi o jakieś problemy związane z softwarem, również zdalnie jesteśmy w stanie podglądać to, co się dzieje z naszym softwarem i próbować go rekonfigurować. Problem z kolokacją, czyli jeżeli mamy ten sprzęt gdzieś w jakiejś zdalnej lokalizacji, możemy do niego się dostać, a w drugą stronę, o czym też powiem później, możemy monitorować parametry występujące w naszej zdalnej lokalizacji, czyli na przykład jeżeli pojawi się tam woda, również będziemy o tym wiedzieć poprzez czujniki, które są tutaj zaadoptowane. Coś takiego, co się nazywa wdrożenie na krawędzi, jeżeli chodzi o urządzenia Opengira, mamy tam urządzenia zwane Operations Manager, które są poza tym, że są serwerem konsol, również są serwerem aplikacji, więc takie urządzonko skonfigurowane możemy wysłać w jakąś lokalizację, tam ono zostanie podłączone i dzięki temu automatyzacja pozwoli na wdrożenie tego systemu, można stworzyć potem środowisko testowe, a następnie środowisko produkcyjne oddać do ruchu. Co to jest tak naprawdę zarządzanie poza siecią? To jest bardzo prosta rzecz. Przełączniki sieciowe i urządzenia są wyposażone w tak zwany port konsolowy. Port konsolowy może występować w standardowej wielkości, tak jak port RJ45, albo w postaci mini USB, tak? To jest też port konsolowy. Serwer konsol posiada gniazdka związane z portami konsolowymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie wpiąć się bezpośrednio do takiego switcha. Dzięki temu jesteśmy połączeni z takim rozwiązaniem. Czy to za pośrednictwem właśnie portu konsoli, czy portu USB. Dodatkowo możemy również łączyć się z danym urządzeniem poprzez protokół IP. Dzięki temu
jeżeli mamy zaadresowane urządzenie IP w naszym środowisku, jesteśmy w stanie połączyć się z konkretnym urządzeniem IP, na przykład w naszej szafie serwerowej, czy też w naszym obiekcie. To jest taki prosty rysuneczek, który pokazuje, jak to działa. Więc mamy dostawcę usługi internetowej, mamy operatora centrum danych, czyli administratora, i w momencie, kiedy nastąpi jakiś problem związany z dostarczeniem naszego standardowego połączenia do naszego obiektu, może to być na przykład koparka, która w wyniku prac remontowych przerwie nam światłowód. Nasza lokalizacja, może to być sklep, może to być magazyn, może to być data center, cokolwiek, utraci połączenie, nie ma połączenia z zewnątrz. Wcześniej Marta z firmy, Marta Rose, pokazywała rozwiązania związane z, również ze zdalnym jakby zarządzaniem, natomiast warto tutaj wspomnieć o jednej rzeczy. To zdalne zarządzanie jest możliwe wtedy, kiedy mamy połączenie z siecią. W przypadku, kiedy nie mamy połączenia z siecią, każde rozwiązanie software'owe no, nie pozwala nam na to, żeby zobaczyć, co dzieje się po drugiej stronie. Dzięki rozwiązaniom OpenGear mamy możliwość poprzez łącze LTE po pierwsze przekierować podstawowe usługi sieciowe, które się dzieją w naszym środowisku. Po drugie, jesteśmy w stanie diagnozować to, co się dzieje, czyli otrzymamy powiadomienie, że coś złego tutaj się stało. Dodatkowo będziemy w stanie monitorować, że coś wystąpiło i tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy w stanie zresetować jakieś urządzenie w naszej sieci. Czyli po pierwsze, do czasu powrotu naszego dostawcy internetowego podstawowe usługi będą przekierowane poprzez łącze LTE. Oczywiście miałem na poprzednim webinarze pytanie, no ale co zrobić, jeżeli jakość usług komórkowych w danych lokalizacjach jest słaba. No, w przypadku połączeń konsolowych tutaj te usługi nie wymagają dużej przepustowości danych. Dlatego sam proces zarządzania poprzez port konsolowy nie obciąża nam tak bardzo łącza, ale z racji takiej, że te urządzenia są wyposażone w modem LTE, mamy pasmo do tego, żeby podstawowe usługi przekierowywać. Jeżeli chodzi o port konsoli, to porty konsolowe są stosowane przez czołowych producentów urządzeń sieciowych i nie tylko na świecie. Dzięki temu to połączenie może być stosowane w data center, w jakichś kolokacjach, z routerami, ze switchami, z serwerami, jak również z listwami PDU i UPS-ami przez karty wyposażone w port konsoli. Tutaj jest pokazane parę producentów, z którymi generalnie te rozwiązania współpracują, ale tak naprawdę każdy producent, który wyposaża swoje urządzenie w port konsoli, do tego urządzenia jesteśmy w stanie bez problemu się zalogować i jesteśmy w stanie dzięki temu być obecni po stronie konfiguracji tego urządzenia. Jeżeli chodzi o OpenGear'a, tak jak Dirk wspomniał w poprzedniej prezentacji, w poprzednim filmie, jest to producent, który jest obecny na całym świecie i producent, który wspiera właśnie w tych rozwiązaniach bardzo wiele klientów końcowych. Tutaj jest taka lista klientów końcowych wybranych, śmiem twierdzić, bo ich jest znacznie więcej, podzielonych na branże. Proszę zauważyć, że również tu są firmy, które są zlokalizowane w naszym kraju. Jak to wygląda, jak to się odbywa? Z reguły jest tak, że jest jakiś standard korporacyjny, który określa stosowanie poszczególnych serwerów konsol w danym przedsiębiorstwie. I na przykład jeżeli w głównej siedzibie w Stanach jest to standard OpenGear'a, również każde przedsiębiorstwo tej firmy na świecie musi zostać wyposażone w taki sprzęt. Tak to po prostu wygląda. W związku z tym, jeżeli chodzi o tych klientów końcowych, jest to bardzo pokaźna lista. Jako dystrybutor wspólnie z naszymi partnerami również mieliśmy przyjemność dostarczać do klientów końcowych tutaj pokazanych na tym obrazku. Mam taką wisienkę na torcie, jeżeli chodzi o swoją prezentację na koniec dla Państwa, jak to oferować na rynku, ale o tym później. Teraz chciałbym przybliżyć rozwiązania sprzętowe, czyli tak naprawdę pokazać Państwu sprzęt, który jest przedmiotem dzisiejszej prezentacji. Jeżeli chodzi o sprzęt, jest on w zasadzie zawarty na tym kółku. To, co powiedział Dirk wcześniej, mamy rozwiązania serwerów konsol w zależności od zastosowania albo 4, albo 8 portów.
1696 portów. Mamy rozwiązania serwerów konsol wraz z modemem LTE, również 4,8 portów do mniejszych lokalizacji, 8 do 48 portów do większych lokalizacji data center. Mamy rozwiązania serwerów konsol wraz z automatyką, czyli tak zwanych NetOpsów. I to są również małe i duże rozwiązania, a całość może być, a w zasadzie zalecamy, żeby była administrowana za pośrednictwem czegoś, co się nazywa Lighthouse, oprogramowaniem Lighthouse. Co to jest za oprogramowanie, o tym powiem później. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o sprzęt, mamy dwa rodzaje sprzętu. Małe konsole służące do rozwiązań brzegowych, służące do oddziałów firm. Tutaj przyniosłem ze sobą parę takich rozwiązań. Wezmę do ręki. Tutaj mamy przykład konsoli ACM7000. Jest to malutkie pudełeczko z antenkami, czyli zbudowanym modemem komórkowym. Dzięki temu pudełeczku jesteśmy właśnie w stanie stworzyć bezpieczną sieć i być zawsze obecnym, zawsze mieć dostęp do naszych zasobów. W przypadku większych rozwiązań, rozwiązań o wyższej gęstości, rozwiązań data centrowych, mamy model IM7200, czyli modem z zbudowanymi antenkami oraz modem CM7100, modem troszeczkę prostszy. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, wszystkie urządzenia OpenGira są objęte 4-letnią gwarancją z możliwością rozszerzenia do 6 lat. Urządzenia w zależności od rozwiązania są wyposażone albo w zewnętrzne zasilacze, albo w zasilacze, które są wbudowane. Tutaj mamy przykład rozwiązania IM7200. Tutaj rozwiązanie z modemem do data center takich lokalnych. To, na co warto zauważyć, te rozwiązania są kompatybilne między innymi ze standardem Cisco, ale nie tylko, bo mają coś takiego, co się nazywa autoprzełączaniem, więc jeżeli mamy rozwiązanie portów konsolowych, gdzie jest inny standard niż Cisco, urządzenie potrafi się nam automatycznie przełączyć. Jeżeli chodzi o nowy model, który został zaprezentowany 2 dni temu, model konsoli 8100, różnica w porównaniu do wcześniejszych modeli polega na tym, że jest tutaj wbudowana automatyzacja, czyli jest to tak naprawdę serwer również aplikacji, dzięki któremu możemy jakby udzielić provisioningu czy jakichś innych rzeczy oraz jest to rozwiązanie z wbudowanym portem TPM, dzięki czemu nie ma możliwości jakby skakowania tego urządzenia zdalnie. Jak również są tutaj zaadaptowane dwa rodzaje, znaczy podwójny zasilacz w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o rozwiązanie tak zwane data centrowe, które ma 48 lub 96 portów, dodatkowo jest zbudowany switch 10-gigabitowy dla zapewnienia większej przepustowości. No, co warto zwrócić uwagę, o czym mówiłem, to możliwość monitoringu. Do takiej małej skrzyneczki jesteśmy w stanie podłączyć zewnętrzne czujniki środowiskowe. Dzięki temu, umieszczając tą skrzyneczkę w naszej lokalizacji, jesteśmy w stanie wiedzieć, czy ktoś dostał się do naszej lokalizacji, czy wystąpiło zalanie, czy jest pożar, czy jest jakikolwiek skok temperatury i dzięki temu jesteśmy w stanie otrzymać alert na przykład na komórkę, na maila, że coś złego dzieje się w naszej lokalizacji. Z uwagi na to, że mam troszeczkę mniej czasu, a Dirk jakby powiedział o tych rozwiązaniach, chciałbym powiedzieć, że w przypadku tych rozwiązań Operations Manager, zarówno w serii 2200, jak i w serii 1200, jest możliwość zaimplementowania, czy jest zaimplementowane rozwiązanie tak zwanego serwera aplikacji, czyli w przypadku, kiedy to, o czym mówiłem, chcemy zdalnie wdrożyć jakiś data center, jesteśmy w stanie sobie prekonfigurować to urządzenie z danymi warstwami aplikacji, następnie jesteśmy w stanie go wysłać w określoną lokalizację i tam na miejscu po podłączeniu przez technika zdalnie jesteśmy w stanie jakby uruchomić naszą lokalizację pod względem provisioningu urządzeń, które znajdują się w szafie serwerowej, zrobienia testu konfiguracji i jeżeli ten test konfiguracji będzie poprawny, na łączu tak zwanym tym zapasowym, przełączyć się na łącze przemysłowe i dzięki temu mamy wdrożoną konfigurację. To jest jakby największa różnica względem tych standardowych serwerów konsol. Jeżeli chodzi o to oprogramowanie, o którym mówiłem wcześniej, które spina nam jakby tą warstwę hardware'ową, jest to oprogramowanie, które nazywa się Lighthouse. Oprogramowanie Lighthouse jest to tak naprawdę centralny punkt konsoli, czyli centralny,
centralne miejsce, z którego możemy łączyć się z naszymi open gearami, które mamy w naszych lokalizacjach. W przypadku dużych organizacji tych open gearów potrafi być nawet i 500. I to wszystko widzimy na jednej warstwie software'owej. Zarówno widzimy te lokalizacje jako jedną całość, możemy widzieć to, co jest podłączone niżej, czyli to, co jest podłączone do naszych portów konsolowych i dodatkowo jeszcze jesteśmy w stanie zarządzać tym po adresacji IP. Z najważniejszych rzeczy to oprogramowanie jest przydawane w wersji rocznej, trzyletniej lub ostatnio jest modyfikacja czteroletniej. W związku z tym jakby w przypadku posiadania więcej niż dwóch nodów, dwóch lokalizacji, zalecamy, żeby takie oprogramowanie nabyć wraz z urządzeniem Open Gear. Oczywiście istnieje możliwość jakby przetestowania tych rozwiązań. Można wypożyczyć od nas taką konsolę. Można również ściągnąć 30-dniową wersję próbną takiego oprogramowania i zobaczyć, jak ono działa. Różnica jest znaczna, dlatego że normalnie musimy zalogować się zdalnie do wybranego urządzenia, znając jego adres. W przypadku posiadania tej aplikacji jesteśmy w stanie jakby widzieć te wszystkie nasze rozwiązania za pośrednictwem jednego ekranu. Wygląda to tak jak na załączonym obrazku. Mamy serwer aplikacji, łączymy się z naszym wybranym urządzeniem Open Gear. Następnie poprzez albo port konsoli, albo poprzez poszczególny adres IP sieci jesteśmy w stanie połączyć się z naszym urządzeniem w celu diagnostyki, w celu sprawdzenia parametrów, w celu wgrania nowego BIOS-u. W związku z tym multi rozwiązanie, jeżeli chodzi o to, co jesteśmy w stanie zrobić z tego pojedynczego naszego miejsca. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o zarządzanie. Na koniec wisienka na torcie, sprzedaż Open Geara, ponieważ zarówno na naszej dzisiejszej konferencji są i klienci końcowi, i nasi partnerzy. Proszę wiedzieć, że 90% sprzedaży rozwiązań Open Geara odbywa się razem ze switchami Cisco, Juniper, bądź też innym dowolnym switchem, ponieważ tworzy się tutaj wartość dodaną dla klienta, gwarantując mu pewne bezpieczeństwo i jakby niezawodność jego infrastruktury. To, co powiedziałem wcześniej, urządzenia Open Geara są w stanie pracować z każdym switchem, z każdym routerem, z każdym serwerem, każdym innym urządzeniem wyposażonym w port konsoli. W związku z tym jakby tutaj jest bardzo szerokie spektrum zastosowania. Jeżeli chodzi o kluczowe słowa, które mogą wpłynąć na możliwość zaoferowania naszemu klientowi takiego rozwiązania, które należy mieć na uwadze, to jest zdalna lokalizacja, przebudowa obecnego data center, odświeżenie data center, jakieś prace związane z rozszerzeniem sieci SD-WAN, również z wycofaniem takiego rozwiązania przez Cisco, które nazywało się ISR, czyli dla partnerów, którzy zajmują się sieciówką, jak i też dla partnerów, którzy i klientów końcowych, którzy wykorzystują automatyzację, tak zwaną NetOps w przypadku swoich rozwiązań. Jakie należy zadać pytania, które mogą wpłynąć na to, że możemy to mówić w ogóle o tym urządzeniu? Pierwsze pytanie, jak odporna jest Twoja sieć na wszelkiego typu awarie, na wszelkiego typu przestoje, czyli to, co mówiłem. W jaki sposób zarządzasz pozapasmową swoją siecią? No i pytanie bardzo istotne, co się stanie, jeżeli Twój router przestanie działać? Jaki masz wpływ na swoją sieć? Jak jesteś w stanie szybko przywrócić awarię swojego łącza? Jak również wszelkie rozmowy na temat SD-WAN-ów, gdzie mogą się pojawić. Tutaj jeszcze chciałem nadmienić, że te wszystkie rozwiązania, o których mówiłem wcześniej, są do wypożyczenia w naszym, jako u nas dystrybutora, jak również w przypadku pojawienia się wszelkich zapytań związanych z zarządzaniem poza pasmem, służymy tutaj pomocą. To, co Rafał Brzuska z Itona mówił na temat możliwości zdalnego zarządzania, zdalnego połączenia rozwiązań do zasilania gwarantowanego, nasze urządzenia Open Geara również to wspierają. W związku z tym serdecznie zapraszam do kontaktu w przypadku pojawienia się pytań. Na tą chwilę serdecznie Państwu dziękuję. Mamy tu jeszcze z Bożejem pytania, w zasadzie jedno pytanie. Jeżeli Państwo uważali, to myślę, że odpowiedź będzie bezbłędna. Ja dziękuję za uwagę. Jeszcze raz przypomnę, pytanie konkursowe wyświetlamy na ekranach Państwa komputerów. Nie udzielamy odpowiedzi na czacie, udzielamy na ekranach swoich komputerów, a uczestników stacjonarnych zapraszam do udzielania odpowiedzi na kartach odpowiedzi. Przemku, jeszcze zostań z nami. Ciach, pytanko już jest wyświetlone.
i tak jak chyba mówiłeś, to chciałeś jeszcze pokazać do kamerki, możesz teraz to zrobić, urządzenia, które przyniosłeś dzisiaj. Bardzo chętnie przerwie, że tak powiem, pokażę. Tutaj podpowiedź, mówiłem o tych rzeczach, najbardziej zaawansowany produkt OpenGira, więc tutaj taka podpowiedź. Do kamerki jeszcze pokażę malutkie pudełko, z przodu dostęp do dwóch kart SIM, czyli mamy niezależnie dwóch operatorów sieci. W przypadku, jeżeli jeden BTS ulegnie awarii, zawsze jest pod ręką drugi. Dzięki temu, mając dwie karty SIM w tym urządzeniu, mamy pewien poziom niezawodności. Tak wyglądają porty konsolowe, jeżeli chodzi o drugą stronę. Rzecz bardzo istotna, w przypadku, kiedy w naszym obiekcie jest słaby zasięg, możemy te antenki wyprowadzić na zewnątrz, czyli generalnie są zewnętrzne anteny do odbioru sygnałów LTE i dzięki temu na zewnątrz ten sygnał będzie lepszy. Jeżeli chodzi o możliwość zasilania tych urządzeń, to jest zakres napięcia od 9 do 30 V prądu stałego, więc można te urządzenia też stosować w systemach przemysłowych ze względu właśnie na to zasilanie. Dobrze, 45% udzielonych odpowiedzi, poczekamy jeszcze 5 sekund, niczym Państwo nie ryzykujecie, to tylko dobra zabawa, więc warto zaznaczać odpowiedzi. Jeśli nie znacie odpowiedzi, to oczywiście strzelamy, powiedzmy 5, 4, 3, 2, 1, kończę możliwość udzielania odpowiedzi, udostępniam Państwu wyniki, na sam koniec jeszcze coś tam wpadło. No i Ciebie, Przemku, poproszę o wskazanie, która odpowiedź to prawidłowa. Pytanie dotyczyło, jak nazywa się najnowsza rodzina produktów OpenGear oferująca usługę Smart Off-Band, czyli alternatywny dostęp, oraz NetOps, czyli taki wash and go, dwa w jednym. Oczywiście prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D, seria Operations Manager, mająca w sobie serwer konsoli i serwer aplikacji. Ale to, że Państwo odpowiedzieli na pozostałe pytania, również w przypadku tutaj 7 osób odpowiedziało seria ACM, 6 osób seria CM i 5 osób seria Operations Manager. To znaczy, że gdzieś te rozwiązania Państwu utkwiły w głowie, natomiast jakby poukładanie sobie już później w następnych etapach tych serii, no to jest tylko kwestia czasu, tak? Najważniejsze, co należy zapamiętać właśnie, to jest to, że te rozwiązania dają nam alternatywną ścieżkę dostępu do naszego centrum danych. Dziękuję Bożeju za uwagę. Dobrze, Przemku, bardzo Ci dziękuję. Już teraz zapraszam kolejnego prelegenta, Twojego imiennika, tak na dobrą sprawę, Przemysława Tołpę z firmy Microchip i porozmawiamy za momencik o synchronizacji i bezpieczeństwie czasu w sieci. Ja już kończę udostępnianie Państwu wyników, zamykam ciach, zaraz udostępniam Państwu ekran, tak żebyście Państwo widzieli. Już sekundkę z prezentacją Przemka. Dobrze, już prezentacja jest odpalona. Także Przemku, oddaję Tobie głos. Witam Państwa serdecznie, moje nazwisko Przemysław Tołpa, reprezentuję firmę Microchip i dzisiaj chciałem Państwu trochę powiedzieć o serwerach czasu. Co to jest i gdzie należy to stosować i dlaczego się powinno stosować? Dwa słowa o firmie Microchip, bo pewno nie jest znana. Microchip od swojego początku, czyli od ponad 40 lat, jest znany jako dostawca półprzewodników. Pierwszym produktem, który powstał w firmie Microchip, był 8-bitowy mikrokontroler i tak w zasadzie to jest taki nasz wiodący produkt nadal. To są mikrokontrolery 8, 16, 32-bitowe. Pojawiło się w międzyczasie dużo więcej innych produktów. Firma rosła organicznie, czyli przez rozwój własnych produktów, ale też po drodze skupując wiele firm. I to były firmy z najmniejszego rynku, to były firmy specjalizujące się na przykład w rozwiązaniach pamięci EEPROM. To była firma, w której ja poprzednio pracowałem, czyli firma Microsemi, gdzie my dostarczaliśmy, byliśmy dostawcą chipsetów FPGA, mieliśmy rozwiązania dla wojskowości, mieliśmy też rozwiązania w swojej ofercie właśnie serwerów czasów. Mieliśmy rozwiązania, czy mamy rozwiązania storage'owe, czyli kontrolery dyskowe, chipsety dyskowe, też same chipsety do sieciowe, czy POE, czyli Power over Internet. Także tutaj spoglądając na firmę, firma od takiego producenta przewodników, rozwiązań takich prostych, urosła do rozwiązań też również systemowych, dostawcy rozwiązań systemowych i ja się w firmie zajmuję właśnie rozwiązaniami systemowymi.
tak, powiedziałem, tylko tym wycinkiem oferty, czyli rozwiązania storage'owe, PoE i część rozwiązań NTP, czy serwerów czasu. Firma nasza mieści się w Arizonie, koło takiego miasta, które się nazywa Phoenix, w małej mieścińce, która się nazywa Chandler. Mamy swoich 5 fabryk rozsianych po różnych miejscach świata. Zatrudniamy około 19 tysięcy osób. No i oczywiście prowadzimy ciągły rozwój produktów. To, co Państwo dzisiaj zobaczycie, to będą w zasadzie 2 produkty. W tej działce, którą mamy umownie nazywaną Clock and Timing Solution. Natomiast to, tak jak powiedziałem, tych produktów jest dużo więcej, jeśli chodzi o rozwiązania całej firmy. Specjalizujemy się w rozwiązaniach serwerów czasu od bodajże 35 lat. I te rozwiązania, które są, to są bardzo długi czas na rynku, z tego względu, że produkujemy wszystko od samego zegara, czyli od zegara wzorca czasu, powiedzmy, umownie, aż do rozwiązania pełnego, kończąc na takich rozwiązaniach typowo dla sieci PTP, czyli dla wzorców czasu krajowego na przykład, tak? Czyli wzorców czasu UTC. Tutaj tych rozwiązań mamy na rynku około 500. Mamy 93% rynku na całym świecie. Natomiast globalnie, jeśli chodzi o nasz udział w rynku, jeśli chodzi o serwery czasu, to jest ponad 60%. I tak powiedziałem, produkujemy od rozwiązań takich prostych, czyli produkujemy komponent, który jest zegarem, do takich rozwiązań, to jest w sumie najmniej zaawansowane, najprostsze rozwiązanie, czyli SyncServer S600. Właśnie, dlaczego i co to jest ten zegar czasu, dlaczego powinniśmy stosować te serwery czasu i dlaczego jest to w tej chwili takie, powiedziałbym, ważne. Oczywiście, jeśli mamy małą sieć, jeśli jest to kilka osób podłączonych w małej sieci, ten czas, czyli to, jaki mamy czas wyświetlany na zegarze, to, jaki czas jest przypisany do naszego pliku czy do logu, może nie jest tak ważne. I tutaj możemy, nie musimy stosować takiego rozwiązania. Gdy nasza sieć zaczyna się rozwijać, mamy coraz więcej użytkowników, część firm korzysta z serwerów, które są dostępne w internecie. Czyli podłączamy się, bierzemy ten wzorzec czasu, który, jak się okazuje, też bardzo często się rozjeżdża. Jak Państwo na pewno zobaczycie, z czasem, gdy komputer nasz robi się coraz starszy, ten zegar, który kiedyś trzymał nam godzinę, zaczyna gdzieś tam pływać. Tutaj 2 minuty, tam 2 minuty i tego okazuje się, że nie wszyscy w pracy, nie wszyscy w firmie, a jak to jest firma rozrzucona po różnych miastach lub na całym świecie, nie mamy tych samych czasów. Nie korzystamy dokładnie z tego samego czasu. Dlatego też, gdy pracujemy w firmach, gdzie istotne jest, żeby czas wykonywania, czy czas przypisany do danej funkcji, czy do danego pliku jest ważny, stosuje się rozwiązania hardware'owe, czyli SyncServer na przykład w naszym wypadku, czyli serwer czasu rzeczywistego. Tak jak powiedziałem, jest wiele powodów, jest wiele przyczyn, dlaczego zegar gdzieś nam zaczyna się rozjeżdżać. Ja sam przed tego laptopa, którego teraz mam go chyba z 2 miesiące, poprzedni, który w sumie nie był takim starym, miał 4 lata, gdy nie byłem podłączony pod sieć firmową, on się zaczynał już rozjeżdżać na około 2 minuty. I to już sam widziałem, że mimo to, że to nie jest krytyczne dla mnie, natomiast dla firmy jest to krytyczne, chociażby jeśli chodzi o dostęp do VPN-u. Mamy pewne swoje w firmie, powiedziałbym, zasady bezpieczeństwa, gdzie to zaczyna się być dosyć ważne. Dlatego też zwrócić należy uwagę, jeśli mamy sieć już wielostanowiskową, żeby pomyśleć o rozwiązaniu serwerów czasu, żeby uniknąć problemu właśnie z zegarem, który jest niestabilny. Jeśli chodzi o rynki, które zaczynają być najbardziej dotknięte tym problemem, to na pewno jest to rynek finansowy, czyli na przykład wyobraźmy sobie transakcje bankomatowe, transakcje na rynku akcyjnym, gdzie musimy dokładnie mieć precyzyjnie ustalone, kiedy ta transakcja miała miejsce. Na pewno transport, czyli porozumiewanie się, czyli przekazywanie informacji, jeśli chodzi o ruch lotniczy. Dokładne ustalenie slotów dla samolotów. To jest bardzo istotne, gdy się później okaże, że są jakieś niuanse w wypadku jakiegoś wypadku, przepraszam, taki lapsus, ale gdy mamy wypadek na przykład lotniczy. Od czasów, gdy mamy konflikt
rosyjsko-ukraiński. Bardzo wzrosło zapotrzebowanie, jeśli chodzi o rynek militarny. I tutaj wiodącym rynkiem w Europie są kraje nordyckie, czyli cała Skandynawia, która bardzo inwestuje aktualnie w zabezpieczenia swoje rządowe, zabezpieczenia swoje wojskowe, ale też zabezpieczenia sieci GPS. Bo jak Państwo myście słyszeli, były próby zagłuszania sygnału GPS z różnych miejsc w Rosji, właśnie na północy Polski i całej Skandynawii. Więc to jest następny rynek. No i oczywiście data center. Tych rynków jest bardzo wiele. Ja tylko wymieniłem 6 głównych. Natomiast chcę pokazać, dlaczego w data center powinniśmy to, dlaczego w sieciach danych powinno się to stosować. Jeśli mamy taką poważną sieć data center, czyli świadczymy usługi jeszcze komuś na zewnątrz, lub nawet mamy to na własne potrzeby, to oczywiście i ja znam sam kilku dostawców data center, którzy korzystają z rozwiązania zewnętrznego, z internetu i uważają, że to im wystarczy. Natomiast jako rozwiązanie, powiedziałbym, bardzo stabilne i takie, które powinno się stosować, to powinno być rozwiązanie hardware'owo typowe, czyli mamy serwer nasz czasu, łączymy się anteną z kablem do anteny, która może być na zewnątrz, może być wewnątrz, zależy od tego, jakie mamy wymagania, jeśli chodzi o długość kabla i nasza synchronizacja czasu następuje z satelity. W naszym wypadku jest tutaj GPS, jeśli jesteśmy na zachodzie Europy, to może być to Galileo, w Chinach Baidu. No oczywiście mamy też system rosyjski GLONASS, także tutaj mamy te 4 systemy wspierane na poziomie tego urządzenia. Co nam zapewnia stosowanie takiego urządzenia? Przede wszystkim to, że mamy bezpieczeństwo sieci na poziomie dostępu użytkownika. Wiemy dokładnie, kiedy ktoś miał dostęp do sieci, czy korzystał z zasobów naszej infrastruktury sieciowej. Mamy w pełni zabezpieczoną, czyli mamy w pełni ostampowane czy zaznaczone logi, jeśli chodzi o serwery e-mailowe, jeśli chodzi o nasz system IP, no i jeśli chodzi, mamy pełną synchronizację wszystkich stacji roboczych. No i oczywiście mamy zsynchronizowane w pełni wszystkie nasze działania globalne, sieciowe, czyli chodzi tutaj o backup danych, o przesyłanie na przykład do wszystkich użytkowników update'ów i tak dalej. Więc to jest na pewno duże udogodnienie dla administratora, ale też bezpieczeństwo danych. Dlaczego? Dlatego, że sercem tego systemu czy tego serwera jest mała część, która jest serwerem, która jest zegarem. I ten zegar, mamy 3 zegary, które mogą być zastosowane. O tym za chwilę powiem. Z przodu urządzenie jest bardzo proste, ma prosty wyświetlacz, ustawiamy sobie, dostajemy się do menu po tej klawiaturze i możemy sobie skonfigurować w prosty sposób to urządzenie. Natomiast różnice są oczywiście od strony tylnej urządzenia. Urządzenie może być dostępne dla sieci zmienno lub stałonapięciowej. Mamy 4 porty sieciowe. Jeden port, który służy do podłączenia typowo kaskadowego, do rozbudowy. 3 porty pracują niezależnie, to nie są podłączone, nie ma tam switcha, czyli każdy pracuje osobno i są podłączone po prostu, podłączamy ją typowo do naszej sieci komputerowej. I jak gdyby, jeśli chodzi o samą konfigurację, to jest wszystko. Natomiast różnice, jeśli chodzi o urządzenie, tkwią w samym zastosowaniu opcji, które są dostępne. Czyli kupując produkt podstawowy, mamy zegar standardowy, który w przeciągu jednego dnia, gdy nie ma sygnału GPS, czyli mamy taką sytuację, że sygnał GPS zanika, funkcję generatora czasu przejmuje ten mały układ. Standardowo on potrafi nam wygenerować błąd w ciągu dnia w granicach 400 mikrosekund. Możemy sobie, jeśli nasze znaczniki czy nasza dokładność tego czasu musi być dużo większa, na wyższym poziomie, możemy zastosować zegar OXCO, który ma błąd 25 mikrosekund na dzień, lub też najbardziej zaawansowany, to jest tak zwany zegar atomowy Rubidium. On w ciągu jednego dnia ma niedokładność w granicach jednej mikrosekundy. Czyli my właśnie sobie taką sytuację, że mamy
awarię na przykład na dachu naszej anteny. Nie wiemy, co jest, czy jest to awaria anteny, czy jest to awaria kabla. Zajmuje nam to około 3 dni zdiagnozowanie tego i naprawienie. Mamy, gwarantujemy, że nasz zegar będzie miał błąd około 3 mikrosekund w ciągu 3 dni. I to jest najważniejsza opcja, to co wybieramy na etapie jak gdyby zamawiania produktu. Tak? Czyli zamawiamy produkt u nas do produkcji, musimy się w tym momencie decydować, jaki chcemy mieć zastosowany zegar. Czy to będzie standardowy, tak, jest normalnie dostarczany, czy OXCO, czy rubidium, czyli atomowy rubidium. Co oprócz tego, mamy taką funkcję, która się nazywa NTP reflektor, o tym powiem za chwilę w szczegółach. I oczywiście mamy możliwość zamówienia produktu z jednym lub dwoma zasilaczami, czyli mamy możliwość też redundancji zasilaczy. I tak jak mówię, mogą być albo stałonapięciowe, zwłaszcza dla telekomunikacji jest ważne, albo zmiennonapięciowe, też jeden albo dwie sztuki. Dobrze, teraz o tym, jak wygląda, co to jest ta technologia NTP reflektor. Do tego, żeby to wytłumaczyć, przedstawię, jak to robią inni, jak to robimy my, jak to można rozbudować, żeby było jeszcze bardziej bezpiecznie. W wypadku normalnego zastosowania, takiego, które jest najbardziej powszechne na rynku, nasze żądanie czy nasz pakiet danych idzie do serwera, w zasadzie do software'u, do drivera, który tam gdzieś biega po naszym serwerze, jest wysyłany pierwszy znak czasu, drugi znak czasu i z powrotem żądanie wysyłane, już zabezpieczone do użytkownika. Z pominięciem jak gdyby CPU, czyli tego procesora, który jest na poziomie serwera. W wypadku rozwiązania Microchip S600 korzystamy tutaj z CPU, żeby mieć jak gdyby inną prędkość też dostarczenia tych pakietów i podobna jest droga. Dwa znaczniki odsyłamy z powrotem do użytkownika. W takim standardowym rozwiązaniu, które się zakupuje, jesteśmy w stanie przetworzyć 10 tysięcy pakietów w czasie sekundy. Jako opcja możliwość jest wykupienia funkcji, która się nazywa NTP Reflektor i to jest jak gdyby funkcja, która odciąża CPU na serwerze. Dedykowana część hardware'u w S600 obsługuje same pakiety. To powoduje, że jesteśmy w stanie obsłużyć 360 tysięcy takich pakietów i w związku z tym, że urządzenie na bieżąco monitoruje ruch sieci, odrzuca też te tak zwane ataki DOS jako niewłaściwe i nie przechodzą one, jak gdyby zablokuje na tym poziomie naszą sieć przed próbami jak gdyby włamania się do naszego systemu. Czyli NTP reflektor nie dość, że nam jak gdyby powiększa nam ilość przetwarzanych pakietów, to też przy okazji zabezpiecza nam sieć przed atakami DOS. Jest jeszcze jedna opcja, która służy jako rozbudowa sync serwera i w wypadku, gdy zakupujemy sync serwer, możemy to zakupić jako opcję software'ową, ale też istnieje wersja hardware'owa, o której powiem na samym końcu, Blue Sky Firewall. Blue Sky software, czyli oprogramowanie Blue Sky, do czego ono służy? Ono służy do zabezpieczenia się na wypadek, gdy mamy zanik sieci, gdy mamy zanik sygnału GPS, albo gdy ktoś coś majstruje przez sieć GPS. Czyli na przykład, gdy mamy dziwne ruchy sygnału satelit GPS, albo gdy ktoś próbuje fałszywie nadawać inny sygnał GPS. Czyli mówimy tutaj o jammingu lub spoofingu sygnału GPS. Odbywa się to w ten sposób, może będzie prościej to wyjaśnić i wrócimy później do tego, jak to wygląda w software'ze, a powiem, jak to wygląda, jeśli stosujemy rozwiązanie hardware'owe. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj serwer czasu, to nie musi być nasz serwer czasu, to może być jakikolwiek inny producent i mamy typowe rozwiązanie, gdzie podłączamy się tutaj bezpośrednio z anteną GPS i system pracuje OK. Żeby zabezpieczyć się przed właśnie tymi problemami związanymi z samym sygnałem GPS, można stosować urządzenie, które się nazywa Blue Sky, czyli to urządzenie, które jest na środku ekranu, gdzie podłączamy antenę tutaj przez wejście GNS in i łączymy się do naszego serwera czasu. I jest to tak zwane połączenie validated. Co to znaczy? Na tym etapie to urządzenie tylko sprawdza, czy sygnał GPS jest OK. Jeśli coś się dzieje nie tak, wysyła nam na konsolę do administratora
że coś jest nie halo z tym sygnałem i można na tym etapie odciąć ten sygnał. Czyli przerywa nam połączenie GPS-u i wtedy, jeśli mamy serwer wyposażony czasu w zegar wewnętrzny, to automatycznie tą generator czasu staje się tutaj tym, ten układ, który jest w środku zamontowany, staje się generatorem czasu dla naszego układu, naszego systemu, naszej sieci. Możemy, jest jeszcze druga opcja, bardziej zaawansowana, gdzie możemy sobie podnieść jak gdyby bezpieczeństwo, gdzie stosujemy zewnętrzne, czyli rozbudowujemy Blue Sky przez zewnętrzny zegar, zamawiamy go na etapie konfigurowania albo zegar OXCO, albo Rubidium, albo też podłączamy jakieś zewnętrzne, jeszcze zewnętrzny inny generator czasu. I w momencie, gdy coś się dzieje tutaj u nas z tym sygnałem, automatycznie to przejmuje jak gdyby funkcję generatora czasu. Albo od początku wiemy już, że to jest sygnał już potwierdzony, czyli to jest dla nas główny generator czasu. I tutaj mamy drugie połączenie, tak zwany hardnet, czyli potwierdzony sygnał. Nie patrzymy na to, co jest tutaj, tylko patrzymy na to, co się dzieje po tej stronie i ten sygnał jest dla nas sygnałem wzorcowym. Czyli zabezpieczamy się, jak gdyby była sytuacja taka, że mamy niepewny sygnał GPS albo jest on gdzieś on tam zaniknął, to automatycznie mamy na tym poziomie, na poziomie urządzenia Blue Sky, mamy jak gdyby możliwość zabezpieczenia się na wypadek utraty sygnału GPS. I teraz wróćmy do tego oprogramowania, które jest jako opcja dostępne dla rozwiązania SyncServer S600. Jeśli zakupujemy SyncServer S600, możemy taką opcję sobie wykupić, czyli możliwość raportowania do konsoli ponownie, że jest jakiś problem z sygnałem GPS, albo jest ten sygnał niestabilny, gdzieś się tam rozjeżdża, jest coś nie tak z tym sygnałem. I taka informacja zostaje wysyłana do administratora i wtedy w zależności od tego, jak sobie skonfigurujemy, albo ten sygnał zostanie tak samo odcięty, albo jeśli mamy zegar oczywiście na pokładzie, to on automatycznie przejmie tę rolę generatora czasu. Lub też jeśli mamy zewnętrznie podłączony jeszcze dodatkowy znacznik, to możemy znaczki czasu, to możemy wtedy przełączyć go na ten znacznik czasu jako generator czasu. To jest takie rozwiązanie, powiedziałbym, dla tych użytkowników, którzy chcą stosować jak gdyby to rozwiązanie bez zakupu rozwiązania firewallowego, to rozwiązanie na poziomie software'owym, które spełnia swoją funkcję bezpieczeństwa jak najbardziej. Więc reasumując, albo mamy pełne odcięcie sygnału GPS i nasz SyncServer staje się w tym momencie generatorem czasu dla całej naszej sieci. I teraz wydaje mi się, że mamy już pytanie. Tak, chodzi o pytanie konkursowe, rozumiem. Jasne. No dobrze, to w takim razie uruchamiam czwarte już pytanie. Tym razem jest to ostatnie pytanie, sekundkę. Państwo, którzy są z nami online, już zaczęli odpowiadać. Państwo, którzy są z nami stacjonarnie, jeszcze pytania nie widzą. Ciach, już macie na ekranach swoich komputerów. Pytanie, już 31% osób odpowiedziało na to pytanie. Przemku, rozumiem, że będziemy jeszcze wracać do twojej prezentacji, czy to już końcówka, tak? Dobra. Dobrze, 44%, 46%, mam tutaj podpowiedź. Także niczym państwo nie ryzykujecie. Dobra zabawa. Tak jak wspominałem na samym początku, do wygrania są 3 vouchery do katalogu marzeń. Można sobie ciekawe przeżycia zakupić. 2 przeznaczone oczywiście dla osób, które są z nami online i 1 voucher dla osób, które są z nami stacjonarnie. 51% osób, także żeby nie przedłużać, oczywiście jeszcze 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. I już tutaj kończymy możliwość udzielania odpowiedzi. O, nawet padło na sam koniec, 56%. I udostępniam Państwu wyniki. I oczywiście Ciebie poproszę, Przemku, o wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Oczywiście pytanie było, o który zegar zapewnia największą dokładność. Generalnie w każdym z naszych rozwiązań serwerowych czasu. Oczywiście odpowiedź B, czyli zegar Rubidium, gdzie jak Państwo pamiętacie, jest to w granicach 1 mikrosekundy na dzień. Dziękuję bardzo. Dobra, także możemy już zakończyć naszą dzisiejszą konferencję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli stacjonarnie. Również dziękuję wszystkim prelegentom i dziękuję oczywiście osobom, które są z nami online.
Warto śledzić oczywiście nasze media społecznościowe oraz nasze mailingi. Tam znajdziecie Państwo najciekawsze informacje dotyczące naszych przyszłych wydarzeń. I jeszcze zostawiam Państwu kontakt do Przemka Tołpy z Microchip. Gdyby pojawiły się jakieś pytania po zakończeniu naszej konferencji, to oczywiście śmiało można pisać do Przemka, jak również można się kontaktować ze wszystkimi naszymi handlowcami na naszej stronie internetowej stowaris.pl, zakładce kontakt. Znajdziecie Państwo wszystkie informacje do naszych handlowców i również jest też zakładka produkt menedżerów, więc śmiało można kontaktować się ze wszystkimi z naszej firmy. Dobrze, także jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo za przybycie. Do zobaczenia niebawem i życzę w imieniu swoim i wszystkich tutaj zgromadzonych oraz kolegów i koleżanek ze Stowaris dużo zdrowia. Do zobaczenia niebawem. Thank you.